Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Jan Maria Jackowski, analityk polityczny, były senator. Dzień dobry panie doktorze, witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jan Krzysztof Ardanowski wczoraj w Radiu Plus powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość władzy nie odzyska, jeżeli Jarosław Kaczyński będzie na czele tejże formacji. Zgodziłby się pan z takim stanowiskiem byłego ministra rolnictwa? No to jest opinia autorska pana posła Ardanowskiego. Mhm. Ona by wymagała bardzo długiego komentarza. Ja nie mamy czasu, żeby to zrobić. Powiem tylko, że wpisuje się w cały ciąg wypowiedzi pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. To prawda, tak, tak, tak. I zwraca uwagę na ważne problemy, które stoją przed tym środowiskiem. Ja to bym jakoś uogólnił i powiedział, że problemem jest, że nie przeprowadzono rzetelnej analizy i krytyki kampanii wyborczej, która spowodowała, że Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę, choć miała szansę być współrządzić bądź nawet rządzić, gdyby tych błędów nie było. I z tego punktu widzenia, jeżeli nie wyciąga się wniosków co do tej kampanii, a jest taka ucieczka do przodu, żeby radykalizować przekaz i etykietkować przeciwników i prowadzić bardzo radykalną kampanię, no to rzeczywiście nie jest to droga, która umożliwi w przyszłości upozyskanie takiej liczby wyborców, żeby samodzielnie rządzić albo nawet współrządzić, ponieważ przy okazji prowadzi się wojnę z wszystkimi potencjalnymi koalicjantami. No, co było teraz po wyborach widoczne, że zdolność koalicyjna zerowa, no w takiej sytuacji tak, utrudnia jakiekolwiek manewrowanie polityczne. I z tego punktu widzenia oczywiście Jan Krzysztof Ardanowski ma rację. Ale a jeżeli chodzi o samo przywództwo prezesa Prawa i Sprawiedliwości, panie redaktorze, to ja już z Kaczyńskim czy bez Kaczyńskiego Prawo i Sprawiedliwość może myśleć o odzyskaniu władzy? Ja bardzo szczegółowo monitoruję, okresowo uczestniczyłem w życiu politycznym, a czasami jako autor publikacji, analityk. Przez 35 lat pan Jarosław Kaczyński większość tego czasu był w opozycji. Co więcej, kiedy był w opozycji, za każdym razem ogłaszano, że to jest koniec jego bądź formacji na czele, której wówczas stał. I zawsze jakiś następował moment, po którym następowało odbicie. Odbudowywał się. I się odbudowywał. Jak Feniks z popiołów się odradzał. Ja bym tutaj był ostrożniejszy w tych ocenach. Tak samo jakbym był bardzo ostrożny w tych zapowiedziach, czy mruganiem oka przez pana prezesa, że oto on się zastanawia, czy nie będzie kandydował. Bo tych już też pamiętamy sporo, prawda? Tak. Natomiast motto jego polityczne, które wypowiedział w 1994 roku w słynnym wywiadzie pani Teresy Torańskiej? Tak, Teresie Torańskiej, to powiedział: ja bym chciał być emerytowanym zbawcą narodu. I to jest w zasadzie program polityczny Jarosława Kaczyńskiego realizowany przez ostatnie 30 lat. Też w tym wywiadzie chyba mówił, jeżeli dobrze pamiętam, opisując swoją idealną rolę na scenie politycznej, to też zawsze mówił, że szef rządzącej partii politycznej. Tak jest, To jest ta optymalna pozycja, nie żaden prezydent, premier, tylko szef rządzącej partii, która posiada większość w parlamencie. Tylko że teraz sytuacja się o tyle może zmienić, że pan prezes może zostać na przykład w 2025 roku ponownie wybrany na szefa PiS-u, ale może się okazać, że równolegle obok powstanie z części ludzi PiS-u na przykład zupełnie nowa formacja, która będzie równoległa do PiS-u. I to jest ta zmiana, która może w tej chwili nastąpić. To panie senatorze, porozmawiamy teraz trochę o obozie rządzącym. No to w końcu od niego zależy jak w największym stopniu, jak będzie wyglądała Polska w najbliższych latach. Prawie 4 miesiące od pierwszego posiedzenia Sejmu i zaledwie 15 przyjętych ustaw. Zadziwiająco mało. No, jest to rzeczywiście zaskakujące, tym bardziej, że główna motywacja, jako towarzyszy temu, no, że pan prezydent by wszystko wetował, no jednak rząd mógłby, czy większość obecnie sejmowa, mogłaby składać ustawy, które trudno byłoby panu prezydentowi zawetować, czy nawet kierować do Trybunału. Jeżeli by na przykład... Pełna akceptacja. Nawet podpisał przecież ustawę przyznającą finansowanie in vitro. Tak. Wydawałoby się, że może zawetować prezydenta, a on to podpisał. Więc... Tak, no. Także tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że kto nie próbuje, ten nie może twierdzić tego, co twierdzi. A o czym to świadczy te 15 ustaw? Że nie ma pomysłów na rządzenie? Świadczy to jakiejś ostrożności o tym, że za bardzo środek ciężkości na to rozliczanie został gdzieś przesunięty, panie senatorze? Jak pan to widzi?
Ja sądzę, że problem polega na tym, że rządząca większość chciałaby oczywiście odwrócić te zmiany, które krytykowała, które w jej ocenie i znacznej części wyborców, którzy poparli przecież tę większość obecną sejmową, była krytycznie oceniana. Czyli zmiany w wymiarze sprawiedliwości i w innych obszarach, które zostały dokonane w ostatnich latach. Natomiast tu rzeczywiście stanowisko pana prezydenta będzie sztywne, bo pan prezydent jako dogmat traktuje, że te nominacje sędziowskie, które on dokonał, bo on wręcza nominacje, tak, on mianuje sędziów, no to są nie do podważenia, tak? Natomiast trudno mu się też dziwić swoją drogą. Trudno mu się dziwić z tego punktu widzenia. I tu jest główny obszar, ale to spowodowało moim zdaniem jakiś taki paraliż decyzyjny w innych obszarach. Ale no, przecież mamy to, że kwestie poza sądownictwem mamy gospodarkę, sprawy społeczne, no ale panie redaktorze, co no mamy kwestię energii. No to za chwilę będzie czerwiec i co będzie dalej z cenami energii? No to jest zagrożenie. Słyszymy, że mogą wzrosnąć rachunki o 70%. To jest masakra dla większości gospodarstw domowych i rodzinnych w Polsce. No ale tu właśnie, panie senatorze, jak weźmiemy te dwie rzeczy pod uwagę. Z jednej strony 15 przyjętych ustaw przez Sejm, z drugiej 3 sejmowe komisje śledcze, które pracują już teraz w zasadzie pełną parą, zespół Romana Giertycha do rozliczania. Czy nie za dużo właśnie jest tych igrzysk, czy proporcje pomiędzy igrzyskami i daniem chleba społeczeństwu nie zostały tutaj zaburzone? Bo chleb, podwyżki też były, to oczywiście musimy przyznać i odnotować. Znaczące dla budżetówki, dla nauczycieli, tak to się wydarzyło. Ale czy jednak to nie są zaburzone proporcje? No, jest coś takiego jak krzywa pamięci, tak? Jeżeli chodzi o rozliczenia, to jest to temat, który teraz interesuje opinię publiczną. Natomiast czy za 2 lata będzie tak samo interesował? No wszystko wskazuje Czyli na to, że nie. Żelazo, więc gorące teraz trzeba tak? kuć żelazo, póki gorące. Natomiast schemat rządzenia jest taki klasyczny, bym powiedział, od czasu starożytności. Chleba i igrzysk, tak? Czyli igrzyska mamy w postaci komisji, rozliczania i tego wszystkiego, co się opinia publiczna dowiaduje. Rzeczywiście rzeczy bulwersujących w różnych aspektach o ostatnim okresie, 8 latach. Natomiast z drugiej strony mamy też zapowiedź tych środków z KPO, tak? A więc też będzie, nazwijmy to chleb, ponieważ wpłyną do Polski, czy mają wpłynąć do Polski ogromne pieniądze. I to będzie ten instrument, który będzie dawał obecnej większości argumenty do tego, widzicie, myśmy przyszli do rządu. Odczują z dnia na dzień, bo to są rozłożone na lata środki, znaczone też w tym sensie, że wydatkowane na cele energetyczne, na służbę zdrowia. No to oczywiście pożyteczne będzie wydanie tych środków, ale to nie będzie tak, że no, ludzie odczują. No panie redaktorze, no ale mogę odwrócić ten argument. A czy niesłusznie wydanie kilkaset milionów na jakiś szpital w czasach covidowych, to rzeczywiście tak porusza w tej chwili opinię publiczną? W tym sensie, że jeżeli się mówi o megaliczbach, o dużych środkach, to oczywiście to jest trudno wyobrażalne dla obywatela, tak? Natomiast jeżeli się mówi, że w wyniku będzie nastąpi postęp cywilizacyjny, rozwój Jasne. Infrastruktury, poprawi się dostępność do placówek służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. To są argumenty, które mogą oddziaływać. Ja nie mówię, że one Jasne. Tak się... O rolników jeszcze pana senatora chciałem zapytać, bo dzisiaj premier Donald Tusk spotka się z przedstawicielami protestujących rolników o godzinie 14 w kancelarii premiera. Wcześniej, no chociażby właśnie minister Ardanowski zarzucał, że premier nie rozmawia z rolnikami, tylko jego ludzie, no resort rolnictwa głównie, więc politycy PSL-u. To dobrze, że szef rządu w końcu z protestującymi będzie rozmawiał? Ja oceniam to bardzo dobrze. Sytuacja jest napięta. Oczywiście rolnicy są już na tyle zdeterminowani i wiedzą, że już takie miłe słowa i mówienie, że was wspieramy, że rozumiemy wasz protest, to już w tej chwili nie wystarczy. Mówią, że do Warszawy wrócą, ale na traktorach już teraz. Tak, muszą być twarde działania, a to jest obszar przede wszystkim kwestia napływu żywności taniej z Ukrainy, no i Zielony Ład. I w tym zakresie rząd również musi naciskać i przede wszystkim na Komisję Europejską, ponieważ oba te czynniki są zależne w znacznej mierze od Komisji Europejskiej i moim zdaniem z tego rolnicy będą rozliczać rządzących, a my mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że te grupy, które są z Zielonego Ładu niezadowolone, mogą się za chwilę powiększać, bo to za chwilę będzie dotyczyło wszystkich obywateli, tak? Kwestia ograniczeń silnikami spalinowymi, samochodami, te różne przepisy, które związane są z Zielonym Ładem, podatek od samochodów spalinowych, który lada w ciągu 2 lat ma nastąpić. Na to wszystko się zgodziło Prawo i Sprawiedliwość. Na to wszystko się oczywiście zgodziło Prawo i Sprawiedliwość, które teraz odwraca kota ogonem i
mówi, no jak to, myśmy rządzili dobrze, a to wszystko to jest jakby wina obecnej ekipy. Ale to będą duże problemy, coraz większe napięcia, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej, bo Zielony Ład to też jej element przecież. Zdaniem pana senatora to będzie no gdzieś też coraz bardziej antyunijne nastroje powodowało w Polsce i nie tylko w Polsce. Ja nie mówię tego w kategoriach unijne, antyunijne, ale proszę zauważyć, że Mercedes wycofał się w tej chwili z inwestowania czy w rozwój samochodów mobilnych tych elektryków, tak? Słyszymy już dyskusję w Niemczech. Nad Europą, tak, wszyscy koncerny cały czas mówią, żeby jednak pojawiają się głosy przedłużyć ten 2035. Moim zdaniem w tej formule takiej radykalnej, ideologicznej, Zielony Ład się o tyle nie utrzyma, że gospodarka europejska traci konkurencyjność na rynkach globalnych. To wywołuje określone skutki. Panie senatorze, to prawda, że my nakładamy na siebie, my w sensie Europa nakładamy na siebie jakieś ograniczenia, z których cały świat ze Stanami i Chinami na czele, no nic sobie nie robi, prawda? No, albo robi i w sposób z głową, bo jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, też wchodzą w Zielony Ład, tylko że mają to bardziej przemyślane od Europy i mniej ideologiczne. Więc z tego punktu widzenia przypuszczam, że to będzie musiało nastąpić do rewizji tej polityki i zobaczymy, jaki będzie też kształt Parlamentu Europejskiego po wyborach w 2024, tak, za kilka miesięcy, dlatego że to będzie odzwierciedlało klimat, jaki panuje w Brukseli. Tak? Jeżeli tam będzie więcej środowisk eurosceptycznych, a na to się zanosi, to też zmieni się jakby temperatura wewnątrz Unii Europejskiej. Doktor Jan Maria Jackowski, analityk polityczny, były senator, jest dzisiaj gościem Na Sprawę. Kończymy radiową część programu. Dziękuję. Słuchaczom Radia Plus życzymy zatem dobrego dnia. Zapraszamy na internetową dogrywkę. Radio Plus. Sedno sprawy. Doktor Jan Maria Jackowski cały czas jest z nami. Panie senatorze, mówiliśmy o rolnikach, o premierze Donaldzie Tusku. No, nowa władza przez ostatnie lata zarządów Prawa i Sprawiedliwości zapowiadała, że jeżeli chodzi o relacje z Brukselą, też z innymi europejskimi stolicami, ale przede wszystkim właśnie z Brukselą, z unijnymi instytucjami, to będą one zupełnie inne, to przełożenie Polski będzie zupełnie inne, że nie będzie już marginalizowana jak w ostatnich latach i wytykana palcami, no to teraz jest sprawa, w której no właśnie te wpływy w Brukseli mogą odegrać jakąś istotną rolę. Albo one są, albo ich nie ma. Czy dla Donalda Tuska to jest właśnie czas na pokazanie, że no, ma faktycznie jego głos jakąś znaczącą wagę, jeżeli chodzi o inne europejskie stolice i unijne organy. Czy Donald Tusk będzie w stanie przeforsować te propozycje, o które zabiegają polscy rolnicy? No, jest jakiś test? To na pewno będzie test. Wycofania z tego Zielonego Ładu, to nie sądzę, żeby Unia Europejska na to się zgodziła. Przynajmniej jeszcze presja rolnicza jest za słaba. No, ale zawiesza niektóre elementy. No tak, ale na rok to ugorowanie. No panie redaktorze, rok to nie jest... W rolnictwie cykl trwa 3 lata, tak? Taki, nazwijmy to produkcyjny, że się jakieś kalkulacje robi, opłacalność produkcji rolnej i tak dalej. Więc rok to nie jest jakby było na 3 lata, no to już można coś planować wtedy. Więc to nie jest wystarczające. Moim zdaniem tego typu gesty oczywiście rolników nie tylko w Polsce, ale i europejskich nie uprzekonają. Tym bardziej, że co to znaczy ograniczenie pestycydów o połowę? Ile polski rolnik na hektar pestycydów daje, a ile niemiecki? Więc jeżeli on zmniejsza u siebie, a ma 6-krotnie większe zużycie, to i tak ma 6-krotnie większe zużycie. Więc tu albo ilość by trzeba było wprowadzać, albo zracjonalizowane z jakimś profilem narodowej produkcji rolnej w danym kraju. Więc to jest cały szereg skomplikowanych, trudnych problemów. Natomiast pan pyta o generalia. Generalia są też takie, że jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to jest potężny problem z KPO, że te środki mają być wydane do 2026. Wydane i rozliczone. Mamy w tej chwili już pierwszy kwartał się prawie kończy.
tego roku, a jesteśmy w lesie, to znaczy te projekty muszą być zatwierdzone, muszą być przetargi, muszą być wykonawstwo. Ale panie senatorze, to tylko przypomnę, że część z tych projektów to już... Ja wiem, ale to nie została uruchomiona. PFR finansował te projekty i to jest kwestia oddania tylko przez Unię Europejską PFR-owi, bo już te środki są rozdzielane częściowo. Ale chcę powiedzieć, że słyszałem bardzo poważne głosy, no między innymi ze Związku Miast Polskich, no które bardzo oczywiście monitoruje tę sprawę, że w ich ocenie realna możliwość wykorzystania tych środków to będzie na poziomie 50% w stosunku do skali. No więc jeżeli tak jest, no to widać, ile nas kosztowała niechwiejna polityka poprzedniej ekipy w sprawach europejskich, bo albo trzeba było się nie godzić na KPO, ze względów, nazwijmy to, politycznych. Jak Solidarna Polska chciała? Tak, jak Solidarna, bo rzeczywiście oznaczało to ograniczenie suwerenności w takim rozumieniu, no bo wspólnotowienie długów, zasada pieniądze za praworządność i tak dalej, zwiększa władztwo komisji nad krajami członkowskimi. Albo trzeba było przyjąć i wynegocjować korzystny dla Polski pakiet i korzystać z tych środków dla rozwoju. No ale przecież brutalna prawda jest taka, że Komisja Europejska jakby chciała, to w każdym momencie mogła te środki odblokować, tak jak teraz odblokowuje je, mimo że prawo, jak zresztą pan senator zauważył, w obszarze sądownictwa nie zmieniło się ani o jotę. Nic. Po prostu. Nie ma żadnej zmiany. No... A gdzie widzi pan? Jakaś ustawa była dotycząca sądownictwa? Nie, ja takiej nie pamiętam. Panie redaktorze, są zapowiedzi. No. Oczywiście, ma pan rację. Są zapowiedzi, bo faktów ustawę, nie którą w sensie formalno-prawnym nic się nie zmieniło. Ale jest prezydent, który każdą ustawę przecież może zawetować. Tak jest. Więc tak co jest. Te zapowiedzi są warte? Tak jest. Więc z tego punktu widzenia Komisja Europejska bierze za dobrą monetę intencje. A teraz, czy to należy interpretować politycznie w tym sensie, że oto teraz jest w Polsce rząd, który jest lepiej postrzegany w Brukseli, co do zasady, może nie w szczegółach różnych, ale co do zasady, a tamten poprzedni rząd był gorzej postrzegany w Brukseli, czy nie? Ale myślę, że też Komisja Europejska no po prostu też jest w takiej sytuacji, że te środki jednak prędzej czy później jakoś tam musi dać Polsce, dlatego że niedanie tych środków w Polsce to też jest utrata no pewnych korzyści gospodarczych dla krajów innych członkowskich, ponieważ te środki będą wykonywać firmy, które działają na rynku europejskim, a nie tylko firmy polskie. Tak. Także to jest pewne wzajemne zachodnią podwiązanie. Granicą jest taki duży kraj, który pewnie będzie korzystał z dodatkowania części tych środków, więc też jest się z czego cieszyć z perspektywy także zachodniej Europy, jeżeli chodzi o uruchomienie tych środków, tak, bo przede wszystkim pewnie, jeżeli chodzi o zieloną energię, to niemieckie firmy są tutaj potężne. Panie senatorze, to jeszcze zapytam o premiera Donalda Tuska w kontekście jego ambicji prezydenckich. Czy pana zdaniem faktycznie Donald Tusk, jak niektórzy mówią, przymierza się do Pałacu Prezydenckiego? Czy będzie chciał po 20 latach od tej swojej porażki w 2005 roku z prezydentem Lechem Kaczyńskim? No i po wypowiedzi o Żyrandolu, że nie chce być Potem, no to, ale to wypowiedź o Żyrandolu, no to jakiś 2000 pewnie 8-9 rok, tak? Tak. To te okolice, no to już też lata świetlne. To prawda. Panie redaktorze, nie wiem, co jest w głowie pana premiera Donalda Tuska. No, ale jakie tak patrząc są jego ruchy na sytuację w Platformie, Myślę, pozycję Donalda Tuska. Ja myślę, że to jest pewna subtelna gra między środowiskiem Polska 2050 i Szymonem Hołownią, który nie ukrywa swoich ambicji prezydenckich. No tak, i wprost mówi, że będzie z tym. I Platformą Obywatelską. I to jest taka gra po prostu, żeby... no, w jakiś sposób starać się neutralizować Szymona Hołownię jako kandydata na prezydenta. Dlaczego? Bo jeżeli, załóżmy, w drugiej turze by się spotkał pan Rafał Trzaskowski, który w tej chwili jest nieoficjalnym, ale przedstawiany przez czołowych polityków, to jest nasz naturalny, jak to się mówi, kandydat na prezydenta. Jeżeli by był Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia, to Szymon Hołownia by wygrał.
To tak do końca. Większe szanse miałby, ponieważ ma większą możliwość pozyskania elektoratu z innych środowisk politycznych w stosunku do Rafała Trzaskowskiego. No więc to jest pewien problem. No co by zrobili wyborcy PiS? Raczej by, myślę, że zamknęli oczy czy zęby zagryźli i zagłosowali na tego Hołownię. No głosowali by się nie cieszyli, tak? No mocno nawet by się nie cieszyli. Ale to tak żartem oczywiście. Mhm. Ale i to są dylematy, które stoją przed Platformą Obywatelską i Donaldem Tuskiem. Jak on tę sprawę rozegra, to ja sądzę, że nawet jego najbliżsi współpracownicy nie mają co do tego wiedzy. No to jeszcze parę wyborów po drodze, czasu sporo. Ale panie senatorze, ale chodzi o zneutralizowanie siły Hołowni po prostu? Chodzi o zneutralizowanie i proszę zauważyć, że w takich sprawach... Tusk chce ograniczyć, czy trochę jednak przytemperować Hołownię, tak? To jest zdecydowane. No, przed środowiskiem pana marszałka Szymona Hołowni jest trudny test w postaci wyborów samorządowych, bo to jest sprawdzenie struktur. To są wybory, które wymagają, że tak powiem, najpotężniejszych struktur, zaangażowania dziesiątek razem tysięcy. Razem z PSL-em. Struktury takie jak PSL, to nikt w Polsce przecież takich nie ma, tylu członków. No dobra, ale też każdy będzie rozliczał własny rachunek. Kto ma ilu tych radnych, tak? W powiatowych, gminnych, wojewódzkich. Także to też będzie dużo pokazywało. To też będzie element. Wybory europejskie. Więc ja sądzę, że w tej chwili sprawa nie jest przesądzona. Ale sprawa moim zdaniem, ja bym nie wykluczał tego wariantu, o który pan mnie pyta. Czyli Donald Tusk na prezydenta. Nie wykluczałbym, że taka koncepcja się może pojawić. A nie wyklucza tej koncepcji dr Jan Maria Jackowski, analityk polityczny, były przez wiele kadencji senator. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, miłego dnia życzę. Dobrego dnia panu senatorowi, życzę państwu również. Dziękujemy za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Wietrzycką i jej gośćmi. Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę były premier, obecnie eurodeputowany, Włodzimierz Cimoszewicz, a po godzinie 9.45 pan profesor Radosław Markowski, z którym oczywiście będziemy analizować między innymi to, co dziś przed nami, a przed nami dziś informacja, że premier spotka się z protestującymi rolnikami. Po godzinie 14 dokładnie weźmie udział w zwołanym szczycie rolniczym w Warszawskim Centrum Dialog. Poinformował, że w związku z napływem produktów rolnych z Ukrainy prowadzone są rozmowy o możliwym czasowym zamknięciu granicy. Zaznacza jednak, że byłoby to rozwiązanie tymczasowe i bolesne dla obu stron. Jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy o limitach. Limity, jakie zaproponowała Bruksela i Kijów, są dla nas nie do zaakceptowania, zadeklarował szef rządu i dodał, że prowadzone będą rozmowy o możliwych dopłatach do zboża i o takich inicjatywach, które pozwolą sprzedać polskie zboże tak szybko, jak to możliwe. Przewodniczący Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych Dariusz Joński został wczoraj wyłączony z przesłuchania prokurator Edyty Dudzińskiej. Wniosek w tej sprawie złożyła sama Dudzińska, która tuż przed rozpoczęciem zeznań oskarżyła Jońskiego o wygłoszenie nieprawdziwych stwierdzeń w jednym z wywiadów. Przypomnę, że pani Dudzińska w kwietniu roku 2020 umorzyła postępowanie w sprawie wyborów kopertowych zaledwie 3 godziny. 3 godziny
po tym, jak wszczęła je. Prokurator Ewa Wrzosek, która zresztą jutro będzie naszym gościem, więc Państwa już teraz zapraszam. Po wczorajszym przesłuchaniu Joński zapowiedział, że złoży wniosek o przeprowadzenie konfrontacji między prokuratorkami Wrzosek a Dudzińską. Władimir Putin dziś wygłosi przemówienie przed członkami obu izb parlamentu. Zdaniem niektórych będzie ono tak ważne, że rosyjska sieć KIN, drodzy Państwo, KIN, zdecydowała się zorganizować jego bezpłatną transmisję. Rosyjski serwis informacyjny Komersjant, powołując się na źródła w administracji prezydenckiej, zdradził, że rosyjski prezydent poruszy kwestię, tu cytat, specjalnej operacji wojskowej, ale nie będzie to najważniejszy temat tego orędzia. Będzie mówił głównie o rosyjskiej suwerenności technologicznej, naukowej i wojskowej i wspomni też o zbliżających się wyborach prezydenckich, w których, no, rzecz jasna, wystartuje i które wygra. Na ten temat też dziś bez wątpienia mówić będziemy. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam Państwa. Donald Tusk reaguje na protesty rolników. Na dziś, na godzinę 14, zwołał szczyt rolniczy. Spotka się z liderami wszystkich protestujących grup. No i będą szukać rozwiązania tego bardzo trudnego problemu. Donald Tusk zapowiada, że będą rozmawiać o możliwych dopłatach do zboża i innych środkach, które pozwolą sprzedać polskie zboże tak szybko, jak to możliwe. Stwierdził, że mamy bardzo poważny problem. Jesteśmy najbardziej proukraińskim państwem i narodem, ale jednocześnie mamy największe problemy w całej Europie wynikające z wojny. Cena za decyzję o wolnym handlu z Ukrainą jest za wysoka, stwierdził. I dodał, że my jako pojedynczy kraj nie jesteśmy w stanie jej spłacić. Szukamy cały czas rozwiązania, które uchroni polski i europejski rynek od zalewu wyraźnie tańszymi produktami rolnymi. Nie możemy pozwolić, by ta pomoc przyniosła tak negatywne skutki dla naszych obywateli. Przedstawił także premier Tusk wyliczenia, według których przed letnimi żniwami w magazynach w całej Europie jest już ponad 20 milionów ton nadwyżki zboża, z czego 9 milionów ton zalega w samej Polsce. Nie mamy infrastruktury, która pomogłaby wywieźć je dalej, przyznał, zaznaczając, że nie jest w stanie naprawić w 2 tygodnie czegoś, co 8 lat leżało odłogiem. Premier przekazał także, że strona polska rozmawia z Ukrainą między innymi o czasowym zamknięciu granicy. Dodał, że jest gotów na twarde decyzje, jeżeli chodzi o granice, ale tylko w porozumieniu z Ukrainą. Zaznaczył też, że Polska będzie proponowała na forum unijnym, żeby limity na produkty rolne z Ukrainy były dużo bardziej restrykcyjne. To jest stanowisko szefa rządu. Dziś o 14:00, przypomnę, spotyka się z rolnikami w tej sprawie. No i oczywiście nie milknął echa incydentu, który miał miejsce koło Bydgoszczy, gdzie z wagonów zostało wysypane ukraińskie zboże. Głos w tej sprawie zabrał ukraiński wiceminister rolnictwa. Teraz Wysocki stwierdził w środę, czyli wczoraj, że odszkodowanie za rozsypane zboże powinna wypłacić strona polska i to jest kolejny, no, taki kamyczek do ogródka tego narastającego konfliktu zbożowego na linii Polska-Ukraina. Marcin Kierwiński, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji, zapowiedział, że nieakceptowalne jest wysypywanie ziarna z transportu. Ja tylko jeszcze Państwu przypomnę, że wczoraj Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa, mówił o tym, że no, to są raczej działania inspirowane przez Rosjan, to wysypywanie zboża, i że nie wolno tego przerzucać i generalizować na wszystkich polskich rolników, którzy biorą udział w protestach. To były niedobre informacje, na razie przynajmniej dla rolników, choć z nadzieją na to spotkanie z premierem dziś. A teraz bardzo niedobre informacje dla przedsiębiorców. Premier Donald Tusk podczas kampanii zapewnił, że będzie obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Teraz okazało się, że takich zmian nie będzie. Powodem ma być brak pieniędzy w budżecie, drodzy Państwo. Zasady rozliczania składki zdrowotnej były wprowadzone w Polskim Ładzie w 2022 roku i one spowodowały, że znacznie wzrosły obciążenia dla firm. Wiemy, że w kampanii wyborczej właśnie Koalicja Obywatelska zapowiadała to obniżenie składki dla przedsiębiorców i samozatrudnionych, no ale okazuje się, że jak zwykle samozatrudnieni i przedsiębiorcy z powodu braku pieniędzy w budżecie najbardziej dostaną po plecach. Dziś z kolei Komisja Europejska odblokuje 137 miliardów euro dla Polski. To są informacje płynące już z Brukseli. Przypomnę, że w ostatni piątek, kiedy szefowa Komisji Europejskiej odwiedzała Warszawę, Ursula von der Leyen, zapowiedziała odblokowanie pieniędzy z KPO. Pozytywna ocena Komisji Europejskiej w sprawie tak zwanego planu działań przywracających Polsce praworządność, którą przedstawił Adam Bodnar, spotkała się z entuzjazmem. No i w związku
z tym jest nadzieja na to, że Polska będzie wracała do grona państw praworządnych i w związku z tym jest zapowiedź wypłaty 60 miliardów euro z KPO i 76 miliardów euro dla polskich regionów z polityki spójności. I tak jak płyną jeszcze nieoficjalne informacje z Brukseli, przypomnę, dzisiaj 137 miliardów euro ma zostać wypłaconych. I teraz pojawia się pytanie w kontekście również polityki zagranicznej o nowe stanowisko, nową funkcję dla Radosława Sikorskiego, obecnego ministra spraw zagranicznych. Mówi się o tym, że jeżeli po nowym rozdaniu w Komisji Europejskiej zostanie powołana funkcja komisarza do spraw obronności, to polskie władze prawdopodobnie będą zabiegać, żeby objął ją Polak. Jeżeli taki komisarz będzie miał odpowiednio duże kompetencje, możliwości działania i budżet, to Radek Sikorski mógłby być idealnym kandydatem, stwierdził jeden z rządowych urzędników. Przypomnijmy, że no ostatnio rzeczywiście ta ofensywa dyplomatyczna Radosława Sikorskiego powoduje szereg komentarzy na całym świecie. My też zresztą mówiliśmy Państwu o jego niezwykłym wystąpieniu na Forum Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. I dwie informacje na koniec związane z inwigilacją, drodzy Państwo. Mamy ponowne wszczęcie śledztwa w sprawie oprogramowania Pegasus. To jest wczorajsza decyzja prokuratury. Dochodzenie prowadzi zespół do spraw Funduszu Sprawiedliwości. Śledztwo dotyczące zakupu Pegasusa ze środków funduszu właśnie 23 lutego zostało na nowo wszczęte. Postępowanie to zostało dołączone do śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z wyżej wymienionego funduszu prowadzonego przez zespół w prokuraturze krajowej. Takie informacje sama prokuratura właśnie przekazała. A teraz jeszcze o operacji, o kryptonimie Wampiryna, drodzy Państwo. W tle Daniel Obajtek, który miał być inwigilowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. A teraz już zupełnie serio. Prezes Orlenu miał być na podsłuchu. CBA, ustalił Onet. Decyzja o wszczęciu sprawy zapadła za rządów PiSu, rzecz jasna. Służby monitorowały rozmowy z Obajtkiem. Według źródeł portalu w akcji mógł być wykorzystywany Pegasus i dziennikarze donoszą, że to jest historia jak z powieści sensacyjnej. Wszystko zaczyna się w roku 2019, kiedy CBA wzięło na cel najbardziej zaufanego zastępcę Obajtka, czyli Adama Buraka, członka zarządu Orlenu. Z raportu wynika, że na przełomie 2019 i 2020 roku szef CBA złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie 4 wnioski o zgodę na kontrolę operacyjną telefonów Buraka. Podstawą miały być podejrzenia o możliwości korupcji. No i okazuje się, że to nie jest jedyny wątek jednak, bo CBA skierowało też swoją uwagę na prezesa Orlenu. Inną sprawą było, że w czasie pandemii wysyłał pan prezes Orlenu do Watykanu, między innymi do papieża, tak, nie przesłyszeli się Państwo, płyn do dezynfekcji produkowany przez Orlen. W tle mamy także wyczarterowanie przez koncern Boeinga 767, który zdaniem agentów CBA miał przelecieć na pusto, jak to się mówi, na trasie Polska-Chiny-Polska, co wygenerowało stratę, którą służby oszacowały na 500 000 do 1 000 000 dolarów. No, historia niezwykła, kryptonim Wampiryna. Ciekawa jestem, szczerze mówiąc, jakie są źródła tej nazwy, bo ona jest bardzo, bardzo interesująca. Tutaj jeszcze Michał mi przyniósł informację o Donaldzie Trumpie. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ogłosił, że rozstrzygnie, czy prezydencki immunitet chronił Trumpa przed zarzutami karnymi postawionymi przez specjalnego prokuratora Jacka Smitha w związku z próbami byłego prezydenta, by utrzymać się przy władzy mimo wyborczej porażki. Oznacza to, że proces Trumpa w tej sprawie może nie odbyć się przed wyborami. I na ten temat też na pewno będziemy rozmawiać, bo to, co się wydarzy 5 listopada tego roku, no, jest, jak sądzę, dla Europy jedną z najważniejszych informacji i nawet zaryzykuję, że równie ważną jak wybory europejskie. Ale o tym już z najbardziej doświadczonym, albo jednym z najbardziej doświadczonych polityków w tej materii, czyli Włodzimierzem Cimoszewiczem, zapraszam Państwa na spotkanie z byłym premierem. Odblokowane środki z tak zwanego Recovery Fund będą także służyły polskim rolnikom i producentom żywności. Już pierwsza transza, która powinna być wypłacona może nawet jutro, na pewno w najbliższych dniach, to jest prawie 1,5 miliarda, to jest 6 miliardów euro, ale prawie 1,5 miliarda euro powinno trafić do drobnych producentów żywności w Polsce, do drobnych firm i gospodarstw, ale to jest dopiero początek tej akcji. Zwołałem szczyt rolniczy w Warszawie
Jutro o godzinie 14 w Centrum Dialogu spotkam się z liderami wszystkich protestujących grup, protestujących wczoraj w Warszawie, na granicach z Ukrainą. Mamy bardzo poważny problem. Mamy też największe w całej Europie problemy wynikające z wojny rosyjsko-ukraińskiej, a decyzja o wolnym handlu z Ukrainą jest z punktu widzenia polskich interesów i nie chodzi tylko o rolników. Ta cena jest za wysoka. My nie jesteśmy w stanie jej spłacić. Państwa gościem były premier, obecnie eurodeputowany, Włodzimierz Cimoszewicz. Dzień dobry, panie premierze, kłaniam się. Dzień dobry, również się kłaniam. Panie premierze, czy rzeczywiście sytuacją krytyczną dla wszystkich najważniejszych państw europejskich jest tak masowy protest rolników? Czy to jest przypadkiem może sytuacja inspirowana zupełnie z zewnątrz, akurat na niewiele poniżej 100 dni przed wyborami europejskimi? To nie jest oczywiście jakiś pierwszy problem i najważniejszy. Najważniejszym problemem jest zagrożenie ze strony Rosji w związku z prowadzoną wojną na Ukrainie, ale oczywiście politycy nie mogą lekceważyć. Wydaje mi się, że w przypadku naszego kraju przyczyny protestów są najpoważniejsze. Myślę tutaj o tym nadmiarze ukraińskiego zboża, które trafiło do naszego kraju. Nawiasem mówiąc, bez jakiejkolwiek reakcji poprzedniego rządu, kiedy był czas na te reakcje. Natomiast jest rzeczą zaskakującą, że mimo bardzo różnych żądań, przyczyn, deklarowanych przyczyn tych protestów, wszystkie one mają miejsce mniej więcej w tym samym czasie i przyjmują bardzo radykalną formę. No to, co się działo już dwukrotnie w Brukseli, jest po prostu przygnębiające. Jednoczesna bezradność policji, widać, że siły porządkowe państw demokratycznych nie są przygotowane do radzenia sobie z takimi sytuacjami. Ja potwierdzam, czy przyznaję się, że sam zastanawiam się, czy fakt, że te wszystkie protesty występują jednocześnie, nie ma jakiegoś jednego źródła inspiracji. Oczywiście inspiracja nie polega na tym, że się wymyśla całkowicie problemy, tylko się wykorzystuje istniejące napięcia po to, żeby zamiast na przykład rozmawiać spokojnie o poważnych sprawach, dochodziło do siłowych wręcz konfliktów, czy też do paraliżu funkcjonowania miast albo i dużych fragmentów całych państw. Panie premierze, i teraz pytanie. Czy pana zdaniem te rolnicze protesty w zasadniczy sposób mogą wpłynąć na wyniki wyborów do Europarlamentu? Bo wiemy, że z rozmaitych przyczyn, moglibyśmy je teraz wymieniać bez liku tak naprawdę, te wybory są niezwykle ważne, bo też pokażą, w którą stronę w ogóle zmierza Europa, jak się ten układ sił rozłoży także w kontekście pomocy dla Ukrainy, która jest niezbędna i tak dalej, i tak dalej. Czy rolnicy mogą tutaj zaważyć na wyniku tych wyborów, czy my przeceniamy jednak te protesty, jeżeli chodzi o ich znaczenie i skalę? Proszę pani, odsetek osób zajmujących się rolnictwem, żyjących z rolnictwa, jest w większości państw europejskich bardzo niski. W tych wysoko rozwiniętych to są 2-3% osób pracujących, więc nie jest to duży odsetek wyborców jednocześnie. Ale oczywiście ta radykalna forma protestów, czasami starcia z policją, te przygnębiające czy czasami przerażające obrazki w mediach, to wpływa na nastroje szerzej, w szerszej skali w poszczególnych społeczeństwach. Wielu ludzi nie chce tego wszystkiego. Wielu ludzi jest rozczarowanych bezradnością państwa. Wielu ludzi, nie rozumiejąc o co chodzi, czasem bezkrytycznie popiera te protesty i mogą w związku z tym występować przeciwko swoim dotychczasowym rządom. I to może między innymi przybierać formę takiego, a nie innego głosowania w eurowyborach. Sondaże opinii publicznej robione między innymi przez taką Europejską Radę Stosunków Międzynarodowych, która ma swoją siedzibę w Brukseli, sygnalizują od dosyć dawna, że prawdopodobnie prawica i skrajna prawica europejska umocnią się nieco po tych wyborach, że ugrupowania takie proeuropejskie, demokratyczne, które dzisiaj mają mniej więcej 60-procentową większość w głosowaniach w Europarlamencie, tę większość zmniejszą o kilka punktów procentowych. I z jednej strony zachowają ją, ale z drugiej strony pojawiają się też takie rozważania, czy Europejska Partia Ludowa, no, która jest centroprawicowa, nie będzie odczuwała pokusy
współpracy nie tyle z liberałami, zielonymi, socjaldemokratami, a coraz częstszej współpracy z prawicą europejską, co by rzeczywiście miało istotny wpływ na to, co będzie popierał Parlament Europejski, przeciwko czemu będzie występował. No właśnie, to teraz jeszcze przenieśmy się tu do nas, do Polski, bo wspomniał pan, że to właściwie polscy rolnicy mają najwięcej argumentów do tego, żeby domagać się walki o swoje sprawy. No bo tutaj dochodzi kwestia afery zbożowej, dochodzi kwestia tranzytu ukraińskiego zboża, nieszczelności granic, no mnóstwa rzeczy, które wpływają w tej chwili na kondycję polskich gospodarstw rolniczych. Wiemy, że to napięcie narasta już od kilku tygodni i wiemy też, że sprawą postanowił osobiście zająć się premier Donald Tusk. Dziś na 14 zwołał w warszawskim Centrum Dialog taki szczyt rolniczy i tam z przedstawicielami protestujących ma rozmawiać. Czy sądzi pan, że uda mu się tę bombę rozbroić? Mam nadzieję oczywiście, dlatego że tak jak już powiedziałem, moim zdaniem o poważnych problemach trzeba rozmawiać, a nie na przykład blokować szosy, granice, mosty i tak dalej. Jak powiedziałem, ja rozumiem, że polscy rolnicy mają jakby najsilniej uzasadniony powód do protestowania, chociaż wydaje mi się, że nie aż tak dramatycznego w formie, ponieważ do żniw, kiedy problem rzeczywiście może eksplodować, mamy parę miesięcy, w warunkach polskich w gruncie rzeczy pół roku i trzeba byłoby poważnie porozmawiać, jak ten kłopot, jak się tego kłopotu pozbyć. Kłopot pojawił się w ubiegłym roku, ponieważ potrzebna decyzja ułatwiająca Ukrainie sprzedaż produktów rolnych, bo przecież to państwo prowadzi okropnie kosztowną pod każdym względem wojnę i nie ma pieniędzy, że ta decyzja nie została wystarczająco głęboko przemyślana i osłonięta pewnymi mechanizmami ochronnymi. Jak wiadomo, zboże ukraińskie miało być w tranzycie przez Polskę przewiezione dalej do innych części świata, nawet do Europy Zachodniej, gdzie w ubiegłym roku brakowało około 20 milionów ton zboża, czy dalej do Azji i Afryki. A duża część jego została w naszym kraju. Dlaczego nie zrobiono czegoś takiego, co chociażby proponował wtedy opozycyjny PSL, jak taka kaucja tranzytowa, wpłacana przy wwozie, wypłacana przy wywozie tego zboża z Polski. Dlaczego tego nie robiono? Panie premierze, sobie panu w słowo, bo no, chyba wiele firm zarobiło na całej tej sytuacji. Wiele firm zarobiło. Michał Kołodziejczak był tutaj u mnie w studiu i mówił, że przygotowuje tę listę firm i na niej już się znalazło 570 nazw firm, no, tak, które zarobiły i ponad 6 miliardów złotych strat. Tak. Przecież ja bym zachęcał zarówno organy państwowe, ale zwłaszcza media do takiej nieco pogłębionej dociekliwości ustalenia, w jaki sposób te firmy mogły robić te transakcje, w jaki sposób to wszystko się odbywało. Czy rzeczywiście żadne władze państwowe nie były informowane o tym, co się dzieje na rynku? Czy te firmy miały jakiś przychylny, specyficznie przychylny klimat do robienia takich interesów i tak dalej. A jaką pan ma teorię w tej sprawie, panie premierze? Proszę? Jaką pan ma teorię w tej sprawie? No, wydaje mi się, że albo był całkowity bałagan i niekompetencja rządzących, którzy nie doceniali, lekceważyli, nie wiedzieli, jak się zachować, albo też, że zarobiły firmy, które miały jakieś personalne związki z ludźmi wpływowymi we władzy państwowej. Ale to trzeba byłoby powyjaśniać, bo my, przeciętni, powiedzmy, obywatele, nie wiemy, co się działo, jak to się działo, jak to było możliwe. W każdym razie dzisiaj rzeczywiście trzeba ten problem rozwiązać. Bez pomocy Unii Europejskiej tego się nie da zrobić, dlatego że tę nadwyżkę zboża z Polski, z Europy trzeba wywieźć i trzeba to dostarczyć do tych regionów świata, gdzie brakuje żywności. Unię Europejską na to stać i mam nadzieję, że przy obecnym i większym zrozumieniu i przychylności Komisji Europejskiej do obecnego polskiego rządu można się porozumieć w tej sprawie. Ale jednocześnie chciałbym powiedzieć, że rozumiejąc ten konkretny powód niezadowolenia, jestem zdecydowanym przeciwnikiem innych postulatów podnoszonych także przez tych, przynajmniej którzy są obecni na drogach, rolników i myśliwych i tak dalej. Sprzeciw na przykład wobec Zielonego Ładu. To jest absurdalne.
ten Zielony Ład, intensywnie wprowadzany, promowany, lansowany przez Unię Europejską, ma służyć całej planecie, ma służyć wszystkim Europejczykom, naszemu zdrowiu, ale jednocześnie też, wie pani, ja to mówię jako rolnik, ja przez szereg lat prowadziłem własne gospodarstwo rolne, ma służyć rolnikom. Ja jestem zdumiony, że oni nie rozumieją przyczyn, dla których co roku powtarza się na przykład w Polsce susza w kwietniu, maju. Co roku widzę w telewizji rolników, którzy mówią, że nic z tego nie będzie, plonów nie będzie, bo jest susza i ziarna zbóż nie narastają. Rzeczywiście w Polsce jest długotrwała susza. Z czego wynikająca? Z obniżenia poziomu wód gruntowych. Dlaczego tak się stało? Przecież deszczu nie pada mniej w poszczególnych latach niż 10 czy 20 lat temu. Dlatego, że Polska była przez dziesięciolecia meliorowana, że wszystko meliorowano, co się dało. W związku z tym, nawet jeżeli mamy intensywny opad deszczu, to ta woda bardzo szybko spływa do rów melioracyjnych, strumieni rzek, spływa do morza. Są znane badania na ten temat. Okazuje się, że odsetek wód opadowych, jaki przez dłuższy czas pozostaje w kraju, jest w Polsce jednym z najniższych w Europie. I trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na przykład przywracanie tych torfowisk, o czym się teraz mówi, takich gigantycznych gąbek nasyconych wodą, które wpływają regulująco na poziom wód gruntowych. I tego typu działania będą służyły rolnictwu. Będą się bardzo przyczyniały do poprawy sytuacji. I protestujących przeciwko temu rolników ja kompletnie nie rozumiem. Albo oni są wprowadzani w błąd, albo zupełnie nie rozumieją, o co tutaj chodzi. No oni mówią, że to jest zbytnia ingerencja w ich pracę, że oni wiedzą, jak hodować, jak uprawiać, wiedzą, jakich narzędzi używać. Twierdzą, że w sposób wystarczający dbają o środowisko, a tak politycy, jak na przykład Marek Sawicki, który przecież wywodzi się z obecnej koalicji rządzącej, mówi, że to jest po prostu absurd i cofnięcie rolnictwa do lat 70. poprzedniego wieku. No wie pani, oczywiście radykałowie tacy między innymi jak pan Sawicki będą bronili prawa do produkowania nawet nadwyżki żywności kosztem sytuacji nie tyle w środowisku, to nie chodzi o to, czy las będzie zielony, tylko czy będziemy mieli czym oddychać, czy będziemy mieli do czynienia z nadal zatruwanym powietrzem, co prowadzi do przedwczesnej śmierci około 40 tysięcy Polaków rocznie, czy będziemy z tego uciekali. Ja czytam w internecie reakcje właśnie krytyków Zielonego Ładu, którzy mówią, a w Chinach, a w Indiach i tak dalej, i tak dalej. Tak, to są słuszne uwagi, tylko że niesłuszne w tym sensie, że Europa nie robiąc te przykładowo, wzorcowo tego, co cała ludzkość powinna robić, nie będzie miała możliwości, mandatu, uprawnienia do żądania podobnych zachowań od innych. Nie będzie też pokazywała, jak rzeczywiście problem wygląda i jak sobie z nim radzić. Nawiasem mówiąc, w tych Chinach, gdzie rzeczywiście statystycznie co tydzień otwiera się nową elektrownię węglową, energetyka odnawialna, głównie oparta na panelach słonecznych, których Chiny są w tej chwili największym producentem, przybrała już w tej chwili gigantyczne rozmiary. Więc oni też robią bardzo dużo, mniej więcej w tym samym kierunku. Tylko o tym trzeba po prostu wiedzieć. Panie premierze, wracając jeszcze na sekundę dosłownie, musimy lekko przyspieszyć, bo jeszcze sporo tematów przed nami, do kryzysu zbożowego. Czy pan rozumie te posunięcia strony ukraińskiej ostatnie? Bo teraz tak zaczepnie domagają się odszkodowań za tam wyrzucone dwa wagony zboża, ale wcześniej była ta dość niezrozumiała chyba inicjatywa wezwania na granicę polsko-ukraińską premiera Donalda Tuska. No doskonale wszyscy wiemy, że nie w taki sposób takie rzeczy się załatwia i umawia. Jak pan to tłumaczy? To jest tylko kwestia wewnętrznej polityki ukraińskiej czy czegoś jeszcze? I jak bardzo to chyba jednak nie, naszym relacjom może zaszkodzić? Ja się spotykam od czasu do czasu z politykami ukraińskimi, rozmawiam z nimi. Ci wszyscy ludzie są pod potworną presją trwającej już 2 lata wojny. Mhm. My dzisiaj będziemy przyjmowali rezolucję związaną właśnie z tą 2. rocznicą. I oni są pod ogromnym ciśnieniem. Oni są często już szalenie znużeni tym. Ich poziom pobudliwości, reakcji no jest inny niż gdyby taka sytuacja nie miała miejsca. Dodatkowo dochodzą wewnętrzne konflikty, dlatego że na przykład opozycja polityczna obawia się, że prezydent Zełenski, który zyskał oczywiście w pierwszym okresie wojny
bardzo na popularności, stał się bohaterem narodowym, może próbować nadużyć tej sytuacji do utrwalenia swojej władzy w przyszłości. Więc wszyscy patrzą na siebie wzajemnie i patrzą, jak reagują na obronę interesu ukraińskiego. Ta retoryka jest obecna wszędzie, w Polsce też. Tak, ta decyzja Zełenskiego o posłaniu rządu ukraińskiego na polską granicę nie była rozsądna, tak się nie postępuje, ale ja bym nie robił z tego nadmiernego problemu. Czego pan się spodziewa dzisiaj, panie premierze, po orędziu Władimira Putina? Proszę pani, co roku on wygłasza takie orędzie. To jest propagandówka. Czasami słuchałem tych orędzi przed laty i byłem zdumiony, że kilkuset ludzi tworzących władzę w Rosji udaje, że poważnie to wszystko traktują. Nawiasem mówiąc, do tej pory bardzo często się zdarzało, że trzecia część sali spała w trakcie tego wystąpienia, nie bardzo zważając na to, że to mówi ich dyktatorski wódz. Ja myślę, że oczywiście odniesie się po raz kolejny do wojny na Ukrainie, którą, jak pani słusznie to sama wcześniej powiedziała, nazywają inaczej. Że będzie powtarzał wszystkie te kłamstwa na temat tego, że to Ukraina zaatakowała, że to świat zachodni jest winien. Cały czas wytwarzają od wielu lat zresztą, od mniej więcej 20 lat co najmniej, atmosferę strachu przed wrednym Zachodem, który okrąża Rosję, chcąc jej zrobić krzywdę. Więc te kłamstwa będą powtórzone. W przeszłości wykorzystywał te wystąpienia między innymi do opowiadania o nowych, wspaniałych rodzajach broni, jakie Rosja ma. W ostatnich 2-3 miesiącach doszło do kompromitacji tych broni, bo okazało się, że nie są takie absolutnie odporne na obronę, jak Putin zapowiadał. Ale być może na przykład pojawi się jakaś aluzja do tego, czym w tej chwili świat zachodni jest bardzo zaniepokojony, oczekiwanego wystrzelenia przez Rosję satelity z ładunkiem nuklearnym na pokładzie, co byłoby naruszeniem międzynarodowej umowy jeszcze z lat 60. o demilitaryzacji kosmosu, a miałoby być taką demonstracją zdolności Rosji do sparaliżowania komunikacji z wykorzystaniem satelitów. A dzisiaj to jest komunikacja, z której wszyscy my korzystamy na co dzień i z której korzystają armie różnych państw. Panie premierze, a czy my powinniśmy się niepokoić tym, że coraz więcej rozmaici politycy rosyjscy poświęcają uwagi Polsce, polsko-rosyjskiej historii, a właściwie kłamaniu w sprawie tej historii? Wielu twierdzi, że dokładnie podobny mechanizm był stosowany ponad 2 lata temu wobec Ukrainy. Stąd też niektórzy twierdzą, że takie wzmożenie Rosjan w sprawie polskiej, tak to nazwę w dużym skrócie, jest bardzo niepokojącym sygnałem. Czy pan się zgadza z taką opinią? Czy widzi pan jakąś analogię tutaj? Trzeba na to zwrócić uwagę. Trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, kto jest autorem tych rozmaitych wypowiedzi. Jeżeli to jest na przykład pan Miedwiediew, były prezydent, który niestety zajmuje nadal poważne stanowisko w Rosji. On jest zastępcą przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie. Przewodniczącym jest prezydent, czyli on jest takim wiceputinem do spraw bezpieczeństwa. To ja osobiście to w dużym stopniu lekceważę, bo ten człowiek cierpi na jakiś psychiczny odlot w ostatnich latach. No ale sam Putin chociażby w tym słynnym wywiadzie z Tuckerem Carlsonem opowiada rozmaite bzdury. Czy też ten ich nieszczęsny ambasador przy ONZ-cie w Nowym Jorku, Nebencja, który też te rozmaite bzdury opowiada. Między nami a Ukrainą jest ta różnica, że my należymy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i mamy podstawy do tego, żeby czuć się bezpieczniej, a Rosja ma poważniejszy problem z ewentualnym zaatakowaniem takiego państwa. Więc ja raczej to interpretuję jako próbę właśnie straszenia, wywoływania napięcia, niepewności i nie przeceniałbym w tej chwili tego poziomu zagrożenia. Ale Polska jest rzeczywiście dzisiaj o wiele bardziej zagrożona niż była powiedzmy 15 lat temu. I 2 lata temu. I 2 lata temu też, tak. Oczywiście nikt nie spodziewał się jednak, że dojdzie do tego realnego ataku na Ukrainę. Panie premierze, nowa funkcja dla Radosława Sikorskiego, podobno. Tak, a propos, wspomniał pan o tym wystąpieniu ambasadora rosyjskiego przy ONZ-cie. Słyszał pan zapewne te żarty, które mówią, że wyjątkowo czysta podłoga była w tej sali zgromadzenia ogólnego, bo po prostu Sikorski wytarł ją ambasadorem rosyjskim. To już na całym świecie właściwie ten żart funkcjonuje, ale już teraz zupełnie serio. Mówi się o tym, że podobno Komisja Europejska zastanawia się nad powołaniem funkcji komisarza do spraw obronności i że wtedy
wtedy taką funkcję mógłby objąć Radosław Sikorski? To po pierwsze, czy takie stanowisko w Komisji Europejskiej w dzisiejszych czasach jest potrzebne? I po drugie, czy Polska, czy polski rząd może sobie pozwolić na odwołanie Sikorskiego ze stanowiska szefa MSZ i wysłanie go z misją do Brukseli? Przede wszystkim zachęcałbym do studzenia emocji. Taka deklaracja o potrzebie utworzenia takiego stanowiska padła z ust przewodniczącej komisji von der Leyen w trakcie konferencji bezpieczeństwa w Monachium. No tylko, że żeby ten plan został zrealizowany, oczywiście muszą się odbyć wybory europejskie, musi powstać nowa komisja i pani von der Leyen musi zostać ponownie jej przewodniczącą. Ona tego chce, co już publicznie zadeklarowała, ale jeśli pamiętamy, w jakich okolicznościach została wybrana 4,5 roku temu na to stanowisko, no to została wybrana między innymi przy pomocy głosów polskiego PiS-u, co PiS wtedy bardzo podkreślał. I to każdy zakład, że ani PiS, ani nikt z tej europejskiej prawicy, która może zyskać na znaczeniu w nowym parlamencie, nie będzie głosował na panią von der Leyen. Także ona chce i ma poparcie szeregu partii i państw, ale wcale nie musi zostać przewodniczącą nowej komisji. A bez niej być może jej pomysł nie będzie realizowany. Ten pomysł może być zrealizowany, dlatego że europejska polityka bezpieczeństwa i obrony wymaga rzeczywiście większej koordynacji wysiłku państw członkowskich, zwłaszcza gdy chodzi o zaopatrzenie naszych armii, gdy chodzi o zakupy broni, amunicji, o koordynację tego, aby było mniej różnych typów tej samej broni produkowanych przez różnych producentów w różnych krajach. I to jest bardzo ważne zadanie. Czy Sikorski by został zgłoszony, czy chciałby być zgłoszony? Dlatego oczywiście nie wiem i nikt nie będzie poważnie o tym dzisiaj rozmawiał. Nawiasem mówiąc, taka ogólna uwaga, wszelkie wybory na wysokie stanowiska międzynarodowe mają to do siebie, że na ogół nazwiska zgłaszane z dużym wyprzedzeniem potem w końcówce nie wygrywają. Tak, takie wybory lubią ciszę. Jak pan ocenia, panie premierze, tą ofensywę dyplomatyczną Radosława Sikorskiego? Przede wszystkim też w Stanach Zjednoczonych. On się spotkał z Jakeem Sullivanem, spotkał się z Antony Blinkenem. Wiemy, że wczoraj w Białym Domu podobno bardzo napięta dyskusja była i z republikanami, i z demokratami w kontekście tego pakietu pomocowego dla Ukrainy. Sygnały niestety nadal nie są optymistyczne. To wszystko, jaki obraz nam kreśli pana zdaniem? To, co robi rząd, to, co robi Tusk, to, co robi Sikorski, jest absolutnie prawidłowe. I mówiąc szczerze, tego ja oczekiwałem, że nowy rząd zaprezentuje się wszystkim sojusznikom, wszystkim partnerom, instytucjom europejskim, Radzie Europejskiej, Komisji Europejskiej. Oni to robią i robią to dobrze. Efektem tego są te niezwykle ważne zmiany, chociażby dotyczące uwalniania pieniędzy dla Polski, o czym pani dzisiaj mówiła. Bardzo ważne w moim przekonaniu było spotkanie i w Paryżu, i w Berlinie Tuska, także spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Niesłychanie ważne. Wizyta w USA była absolutnie wskazana i jego rozmówcy, to jest jakby wedle protokołu, to są ci, z którymi powinien był rozmawiać. To, co wyróżniło tę wizytę, że to rzeczywiście jego wystąpienie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, kiedy jakby Avista reagował na wystąpienie rosyjskiego kłamczucha, ambasadora, ale także jego wywiady z Miką Brzeziński dla MSNBC i dla Farida Zakari w CNN. To są jak raz niezwykle poważani dziennikarze i ich programy są szeroko oglądane, więc Tusk przy tej okazji dotarł do dziesiątków milionów Amerykanów. To jest bardzo ważne. No właśnie, tylko teraz jeszcze pytanie, panie premierze, czy ta pozycja Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, ich bezdyskusyjne doświadczenie, przełożą się na jakieś wymierne efekty tych wszystkich spotkań, rozmów? No bo wiadomo, republikanie pozostali chyba nieprzekonani. Dzisiaj jeszcze pojawiła się ta informacja, że być może Trump wywinie się w tej kwestii swojej sprawy w Sądzie Najwyższym, więc to jest dla niego kolejna bardzo dobra informacja. No sytuacja jest trudna, a ja postawiłam taką tezę przed naszym programem, że właściwie wybory amerykańskie 5 listopada będą dla nas niemal równie ważne jak te europejskie. Przesadziłam, czy pan uważa podobnie? Myślę podobnie, tylko przepraszam, w ostatnim zdaniu poprzedniej wypowiedzi oczywiście miałem na myśli Sikorskiego. Powiedziałem, tak, że Tusk dotarł do dziesiątków milionów Amerykanów. Chodzi o Sikorskiego. Tak, te wybory będą bardzo ważne. Gdy chodzi o to, czy Trump wywinie się z tych procesów
jakie wytacza mu specjalny prokurator, no nie wiemy. Z jednej strony w tej chwili w 9-osobowym Sądzie Najwyższym USA jest 6 konserwatystów, w tym 3 powołanych przez Trumpa, więc to zwiększa prawdopodobieństwo, że oni mogą uznać argumenty jego prawników, no ale to nie jest wcale przesądzone. Jednak ci ludzie stają się po powołaniu dożywotnimi sędziami, są absolutnie niezależni, nie muszą nikogo słuchać. Tutaj chodzi o to, czy, no między innymi o to, czy Trump, zanim przestał być prezydentem, a przestał przecież dopiero w końcu stycznia 2020 roku, czy on, podejmując rozmaite działania, na przykład przemawiając do tłumu zwolenników w Waszyngtonie, tłumu, który zaraz potem ruszył na Kapitol i doszło do tych wszystkich znanych scen, czy on, wyzwaniając na przykład do gubernatora Georgii, mówiąc mu, znajdź dla mnie tam chyba 7000 podpisów, głosów, co mogło wpłynąć na wynik wyborów w całym stanie, czy on, popełniając przestępstwa ewidentne, był jednocześnie chroniony immunitetem prezydenta wykonującego prezydenckie czynności, czy nie? W moim głębokim przekonaniu to, co on robił, nie było żadnymi prezydenckimi czynnościami i on nie powinien korzystać z ochrony immunitetowej. No ale zobaczymy, jaka będzie ostatecznie decyzja Sądu Najwyższego. Jego szanse są spore, chociaż on nadal zachowuje bardzo wysoki jakby poziom elektoratu negatywnego, ludzi deklarujących, że nie będą na niego głosowali. Największym problemem tej sytuacji jest niestety fakt, że główny jego przeciwnik Joe Biden, którego chcielibyśmy nadal widzieć, jeśli to on będzie kandydował na stanowisku prezydenta, skończy 82 lata niedługo. No właśnie, to niestety widać, słychać i czuć. Panie premierze, na koniec jeszcze krótkie pytanie o przyszłotygodniową? No 12 marca w każdym razie, to jeszcze następny tydzień, ale już niedługo. Wizyta premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy właśnie u Joe Bidena w Białym Domu. Czy pana zdaniem to jest wizyta kurtuazyjna, związana z rocznicą i ćwierćwieczem Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, czy jednak jakieś naprawdę istotne sprawy mogą się tam wydarzyć? No, to będzie pierwsze spotkanie Bidena z premierem Tuskiem w obecnej jego roli, w obecnej. Mam wrażenie, że kiedy Tusk był przed laty premierem, to widywał się z Bidenem, ale jako wiceprezydentem, a więc no, nie osobą kierującą administrację amerykańską. Z tego punktu widzenia to jest rzeczywiście, powiedziałbym, waga super ciężka. I nie sądzę, żeby ta wizyta miała charakter wyłącznie kurtuazyjny. No, ze względów protokolarnych Amerykanie nie chcieli obrażać pana Dudy, w związku z tym też go przy okazji zaprosili. Ciekaw jestem, nawiasem mówiąc, jak to będzie wyglądało potem w gabinecie owalnym, kto co będzie mówił, w jakiej kolejności i tak dalej, ale to są drugorzędne sprawy. Myślę, że to będzie poważna rozmowa, dotycząca oczywiście Ukrainy, dotycząca sytuacji bezpieczeństwa Europy, dotycząca współpracy wojskowej między Stanami Zjednoczonymi i Polską, najprawdopodobniej także dotycząca współpracy energetycznej. To może być bardzo ciekawy wątek, bo Biden, jak każdy prezydent amerykański, będzie promował interesy firm amerykańskich, ale niedawno ujawniły się informacje wskazujące na to, że Trump był bezpośrednio zainteresowany swoimi finansami w promowanie oferty firmy amerykańskiej Westinghouse, która, jak wiadomo, wygrała przetarg w Polsce. No właśnie, więc jak zwykle, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi też o pieniądze. Na szczęście, panie premierze, nie wiem czy pan słyszał, ale podobno z Pałacu Prezydenckiego płyną takie sygnały, że jeżeli chodzi o politykę obronności, bezpieczeństwa i przed tą wizytą w Białym Domu jesteśmy jak jedna pięść, czyli i Kancelaria Premiera i Pałac Prezydencki, więc oby rzeczywiście tak było. Wolałbym, że byli jako jak jedna głowa, a nie jedna pięść, no ale no. Tak, to słuszna uwaga. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia następnym razem. Wzajemnie, do widzenia. Pan profesor Radosław Markowski, zapraszam na to spotkanie. My szukamy cały czas rozwiązania, które uchroni polski rynek, ale też europejski rynek od zalewu wyraźnie tańszymi produktami rolnymi. Chcemy pomóc Ukrainie, ale nie możemy pozwolić na to, żeby ta pomoc przyniosła bardzo negatywne skutki
dla naszych obywateli. W Ministerstwie Rolnictwa nic się nie dzieje. Pozorowane są rozmowy z Ukrainą. Utwierdził nas w tym przekonaniu fakt, że minister Siekierski, jak sam stwierdził, utajnił protokoły z rozmów z partnerem ukraińskim. Mamy też nieodparte wrażenie, że tych dokumentów jest bardzo niewiele. Stąd też obawiając się kompromitacji, po prostu zostały one utajnione. Domagamy się tego, żeby te dokumenty zostały przedstawione zarówno posłom, jak i rolnikom. W końcu to rolnicy są partnerami w rozmowach dotyczących rozwiązania żywotnych problemów, jakie stoją przed polskim rolnictwem. Zarówno PO, jak i PSL nie są zdolne do takich twardych, stanowczych negocjacji w tej dziedzinie, dlatego że lider Europejskiej Partii Ludowej, niemiecki polityk Manfred Weber powiedział wprost, że Europejska Partia Ludowa to partia Zielonego Ładu. No mimo wszystko trzeba takie działania podejmować, trzeba wziąć się do pracy, a Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości z całą pewnością będzie dopingował rządzących do tego, żeby rozwiązywali problemy, gdyż te problemy są realne, są bezdyskusyjne, te problemy dotyczą rolników, ale w konsekwencji dotyczą także bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Państwa gościem profesor Radosław Markowski, politolog, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Bardzo zaktywizowało się Prawo i Sprawiedliwość w obronę interesów polskich rolników. Nie ma pan takiego poczucia? Proszę pani, co więcej, broni konstytucji. Konstytucja im się nawet podoba. W brzmieniu, jak rozumiem, takim, jak leżała na stole przez 8 lat i expressis verbis, tam było o podziale władz, o różnych innych rzeczach. Podoba im się nawet Unia Europejska ostatnio tu i ówdzie, jak trzeba, i mają też zaufanie do polityków Unii Europejskiej, kiedy się skarżą na to, jaka krzywda im się dzieje. Więc to jest takie dosyć ciekawe przeobrażenie. Czy pani zna jakąś nazwę na takie przedziwną zmianę stanowiska politycznego? Że tutaj bardziej adekwatny jest język ulicy, bym powiedział. Rozumiem. Nawet rozumiem. Powiedziałbym budki z piwem. To teraz już tak zupełnie na poważnie. Wiemy, że ten kryzys rolniczy narasta od wielu, wielu miesięcy. Wiemy, że premier Donald Tusk się go spodziewał. Wiemy, że wielu uważa, że no, nie do końca obecna koalicja rządząca była przygotowana na to, co się stanie, jeżeli chodzi o rolników. Wiemy, że no, nie udźwignął tematu na razie pan minister Siekierski, pan Kołodziejczak i co? No i dzisiaj Tusk się spotyka w Centrum Dialog z Rolnikami. Czy to jest tak, że w tej chwili po prostu na wszystkie kłopoty tylko Tusk? No, każda grupa zawodowa od pielęgniarek poprzez górników zawsze chciała się widywać z premierem, który jest ostatecznym takim człowiekiem, który jak coś powie czy publicznie zadeklaruje, to ma większą wagę niż wiceminister jakiegoś resortu, którego zawsze premier może skarcić, można się wycofać z tego i tak dalej. Więc to, że protestujący różnej maści chcą z premierem rozmawiać, to jest tego. Tutaj prawdopodobnie premier jest ważny także dlatego, że to jest bardzo skomplikowana sprawa i nie wiem właściwie od czego zacząć, ale nawet ten nieszczęsny sondaż, któremu nie bardzo wierzę, o tym poparciu wielkim tam w pytaniach zostało... 80% ponad. Nie. Tam według zostało, tego sondażu. Ja nie dotarłem do brzmienia tych pytań, nie wiem o co tam pytano, tam pomieszano... Nie, popierasz protest rolników. Popierasz protest rolników w związku z tym, co robi Unia Europejska. Tam, to o innym sondażu mówimy, tak. Prawdopodobnie ludzie mogli odpowiadać na różne aspekty tego pytania, co jest złym po prostu metodologicznie sposobem pytania ludzi o rzeczy. Teraz trzeba sobie powiedzieć tak, że rzeczywiście w ogóle polityka rolna od wielu, wielu lat, to jest od dziesięcioleci można powiedzieć, Unii Europejskiej zawsze była problematyczna, zawsze były kraje takie jak Francja, które tam sobie wyrywały jakieś aspekty. Jest wielki problem trzeciego świata czy południowej hemisfery, która bardzo krytycznie odnosi się do tego, co robi Unia Europejska z rolnictwem, subsydiując i
nie dając możliwości innym, biedniejszym krajom na produkcję. Jest całe poplątanie wielkich rzeczy. Nasza, dlatego, wracam do pani podstawowego pytania, dlatego Donald Tusk jest tu potrzebny, że jest to związane no, z tym ewidentną rzeczą, że ma to też taki akcent antyukraiński w tej chwili. Donald Tusk kilkakrotnie powtarzał, ale też sami rolnicy, jeśli od czasu do czasu czytają cokolwiek, powinni, czy też ci, którzy zyskują na handlu z Ukrainą, wiedzieć, że my więcej eksportujemy do Ukrainy niż importujemy z Ukrainy. Więc tu widzieliśmy tylko część interesariuszy, którzy mają pretensje. Zresztą chcę powiedzieć tak, że to się pojawiło nie tak dawno przy proteście naszych kierowców, jak i teraz rolników, trochę taka mentalność Kalego. Dlatego, że ci nasi kierowcy parę lat temu straszliwie się oburzali na Unię Europejską, która broniła swoich standardów tego, jakie mają być te ciężarówki, jakie są godziny pracy, jakie są dniówki, a nasi w dumpingowym sposobie wyrugowali z rynku wielu kierowców zachodnich. Dzisiaj mniej więcej to samo się dzieje, że Ukraińcy są tańsi, być może mniej, no krótko mówiąc, jest to lustrzane odbicie tego. I kiedy nam się dzieje to samo, co myśmy kiedyś robili innym, to mamy taką tendencję do tego, żeby nie widzieć całości sprawy. Podobnie z rolnictwem. Oczywiście długoterminowo ze względu na rzeczy naturalne, ze względu na czarnozem, ze względu na wielkohektarowe rolnictwo i klimat w ogóle Ukrainy, będziemy musieli się z tym pogodzić, że pewne produkty z Ukrainy będą tańsze, lepsze po prostu. I do tego trzeba stopniowo przygotowywać się tu w Polsce i w ramach Unii Europejskiej, jeśli na poważnie przewidujemy, że za lat kilka do dziesięciu Ukraina może stać się członkiem Unii Europejskiej. No to w bardzo optymistycznym scenariuszu. Tak, tak. No więc trochę powiedziałbym tak, to po pierwsze. Po drugie, no trochę mnie razi, jak mówimy o tych, co protestowali rolnicy. To są, proszę pani, to są przedsiębiorcy, którzy zajmują się rolnictwem. Nawet hodowcy zwierząt futerkowych, taki jeden pan, to który... To są, powiedziałbym, tacy mezo- i makrokapitaliści czasami. To nie jest ten rolnik, którego tu mieliśmy 20-30 lat temu, który zostawił pług i konia, czy tam jakiś mały traktorek Ursus, którym coś orał. To są ludzie, którzy działają na rynku. Teraz można spojrzeć też z punktu widzenia innych zawodów w tym kraju. Tutaj codziennie, co tydzień padają restauratorzy, ci, którzy rozwożą różne produkty, mają małe i średnie przedsiębiorstwa. Rynek decyduje o tym, co się robi, co się... I ja oczywiście uznaję, że produkcja rolna ma swoją specyfikę i należy długoterminowo zabezpieczać czy dawać pewne gwarancje rolnictwu, ale powiedziałbym bez przesady. Bez przesady. Jeśli udział w PKB nie jest wcale taki duży. Nie jest nic ani to. A na dodatek, no, nadal większość obywateli mieszkających w miastach i nie mianujących się rolnikami, no, ma poczucie, że łoży na tą grupę społeczną, na przykład na emerytury. No, to powiedzmy sobie. Więc wie pani, tu jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba w całości rozpatrywać. Panie profesorze, ale słyszał pan, że rolnicy nas ostrzegają, że bez wsparcia dla nich będziemy głodni i trzeźwi. Nie będziemy. Przerażająca wizja. Nie będziemy. Jest na świecie nadprodukcja rolna. Z powodzeniem możemy się obyć bez tej, a zanim będziemy na piedestał stawiać polską produkcję, wiele krajów ościennych, Czechy i inni, raz po raz protestuje przeciwko jakości polskiej produkcji rolnej. To on nie była jest najniższa takie, w Unii Europejskiej nie, dwa lata temu. Więc jest bardzo dużo, żeby ci ludzie najpierw wejrzeli w siebie i poprawili. Ja mam w jednych wiejskich rejonach, ja widzę, czym się pryska. Ja byłem w zeszłym roku struty po tym, jak w odległości kilometra pewien rolnik sobie coś tam, nie muszę indywidualnych rzeczach. Tu jest bardzo dużo do naprawy i mnie nie przekonują te protesty tak do końca, a już najbardziej to, co jest po prostu dyskwalifikuje tą grupę, to jest ta po prostu
prostu niebywała, ten protest przeciwko Zielonemu Ładowi. Jeśli pani znajdzie dzisiaj czas, ja się zajmuję od 5 lat antropocenem, a więc to jest wszystko to, co się... To jest epoka człowieka. Nasza planeta ginie. To nie jest tak. Ci ludzie mają dzieci. Oni sobie nie zdają sprawy, że realistyczne, nie najgorsze scenariusze mówią, że najdalej w roku 50 czy 60 tego stulecia jest szansa na to, że całkiem pokaźne połacie Ziemi. I może jeszcze jeden przykład, jeśli do tego byśmy przeszli, to ja chętnie więcej o tym opowiem. Myśmy doprowadzili gatunek homo, który się nazywa niesłusznie sapiens, do takiej sytuacji, w której jakby zważyć całą masę żyjących organizmów na naszej planecie, dzisiaj mamy tak, 67% tej masy to są wszystko to, co sapiens chce pożreć, a więc świnki, krówki, kuski i tak dalej. 30% to jest te 8 miliardów homo sapiensa, który tyle waży, bo też za dużo je. I proszę pani, to jest straszne, słownie 3% to jest pozostała dzika przyroda. Słoniki, tygrysy, liski i wilki. I zmierza to w kierunku 2%. My jesteśmy w dramatycznej sytuacji. No to co, panie profesorze, ale to rolnicy, ludzie ziemi nie zdają sobie z tego sprawy? Czy udają, że tego problemu nie ma? Czy myślą nie dalej niż czubek własnego nosa? Najwyraźniej jest to egoistyczny interes i krótkoterminowy z niedostrzeganiem tego, co tutaj się wydarzy tak czy inaczej. To bardzo mądrze o tym przed chwilą i trafnie mówił premier Cimoszewicz w pani programie, wskazując, że no, rozkładają ręce i się dziwią, że nie ma wody, że jest susza, że jest to... No dokładnie dlatego. Nie wiem, czy pan... Ja dzisiaj ciągle jakieś dowcipy przypominam, no ale to a propos rolnika. Zawsze był taki dowcip, że czterej główni wrogowie rolnika. Wiosna, lato, jesień, zima. I teraz doszła jeszcze Unia Europejska jako piąty. Trochę takie jest wrażenie. I to nie jest tylko kwestia polskich rolników, bądźmy szczerzy, no bo te protesty odbywają się tak naprawdę w całej Europie i w wielu miejscach w znacznie brzydszej, tak to nazwę, formule niż u nas. Natomiast wracając do tych rozmów dzisiaj w Centrum Dialog z premierem, pytałam, czy pana zdaniem Tuskowi uda się tę bombę rozbroić? No tego nie wiem, bo nie wiem, co ma w zanadrzu. Jak pan ocenia politykę rządu wobec rolników na razie? Rządu Tuska? Na razie, przypomnijmy sobie, jesteśmy w drugim miesiącu tych rządów, więc a polityka wobec rolnictwa jest prawie taka sama, jak polityka wobec służby zdrowia, czy tego. To jest długoterminowy zabieg. Tutaj na razie przeciwko temu, czemu protestują rolnicy, to jest ewidentnie adresat musi być rząd Donalda Tuska, ale winowajcy, czy przyczyna tego, w jakim oni dzisiaj są stanie, są oczywiście po stronie poprzedniego rządu PiS. Który dziś broni rolników. Ich intelektu, który wysłali do Brukseli w postaci pana Wojciechowskiego, więc ci rolnicy też się zaktywizowali tak ponadnormatywnie w momencie. Znaczy dobrze, jak jest nowy rząd, to być może trzeba różne grupy zawodowe chcą wymuszać, ale warto jest, żeby intelektualnie ogarniali to, gdzie leży przyczyna ich obecnych problemów, bo w rolnictwie nic nie bierze się z miesiąca czy dwóch, czy tak samo z demografią, jak się wydaje panu Kaczyńskiemu, który biadolił, że no proszę, miesiąc rządów Tuska i już taka niska mała urodzeń, prawda? To jest ten typ infantylnego, niekompetentnego oglądu rzeczywistości, więc oczywiście nie mogą w tej chwili składać swoich postulatów i pretensji do Morawieckiego, bo to nie ma sensu, ale też powinni sobie mieć taką autorefleksję, skąd się to wszystko bierze. To teraz trochę o polityce europejskiej, panie profesorze, bo wielu zwraca uwagę na te ofensywę, jak to już się mówi, dyplomatyczną zarówno premiera Tuska, jak i Radosława Sikorskiego. Mówi się nawet o tym, że to jest ten moment dziejowy, w którym Polska rzeczywiście może zostać jednym z głównych rozgrywających w unijnych strukturach, szczególnie ze względu na to, że teraz są wybory, że my jesteśmy blisko Ukrainy. No mnóstwo rzeczy się na to składa. Czy pan rzeczywiście uważa, że nasza dyplomacja dziś stoi przed takim wyzwaniem i czy to jest pana zdaniem dla nas, Polaków, istotne w kontekście także takiego samopoczucia?
Proszę pani, no w ogóle to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w ośmioleciu nasza dyplomacja sabotowała rozwój naszego kraju. Nasza, już ten ostatni minister Rau, to była niebywała apatia, w ogóle nawet taka, powiedziałbym, jak pani być może śledzi, to tam w pytaniu o zaufanie do różnych polityków, ponad połowa Polaków, czy jakiś odsetek w ogóle nie wiedziała, kim jest. Minister spraw zagranicznych zazwyczaj jest bardzo widoczny, tak? On jest widoczny w mediach, widoczny międzynarodowo i przez to, więc jest bardzo wiele do odrobienia. Polska przegrała bardzo wiele stanowisk w NATO i w Unii Europejskiej w ostatnim ośmioleciu. Rumuni bardzo sprytnie w te wszystkie stanowiska weszli. Mają bardzo dobrą dyplomację. Przy wsparciu tego latynoskiej części Europy wykazali się też w tych sporach o import, eksport zboża z Ukrainą wielką wyrafinowaniem, czego rząd PiS-u nie zrobił, a mógł zrobić to samo i tak dalej. No więc wracając do pytania, ja wierzę, że za wyjątkowo trafnymi, mądrymi, dobrze wyłuszczonymi tymi wypowiedziami Radka Sikorskiego stoi instytucja, która mu będzie pomagać w tym długoterminowo. To znaczy, on jest atrakcyjny, on ma różne dobre, wielokrotnie to w przeszłości widzieliśmy, trafne uwagi, bon moty. Czasami trzeba uważać, bo emocje, może też emocje, coś chrapnąć, emocje, tak. Ale przy takiej ilości trafnych i sensownych, zwracających uwagę, rzeczywiście wygląda na to, że ta ofensywa, jeśli dobrze zaplanowana, ale też proszę pamiętać, dyplomacja odbywa się nie tylko przed kamerami telewizji, to jest coś, co się odbywa w kuluarach, w kuluarach i to w jakim stopniu potrafimy gdzieś tam przy lampce wina rozmawiać z wielkimi tego świata i mamy tam niesamowitą zaletę dzisiaj, że mamy premiera, który w swoim telefonie ma numery do wielkich tego świata i ci wielcy tego świata odbiorą, jak on do nich dzwoni, co nie było sytuacją w ostatnich latach. Więc na pewno przy eksodusie Brytyjczyków z Unii Europejskiej Polska także dzięki temu, że ma specjalne stosunki w weimarskim trójkącie z Francją i Niemcami, może rzeczywiście stać się równym partnerem Hiszpanii i Włoch. No tak, no to jest bardzo ambitne, a to jest bardzo ambitny plan. Pytanie, czy te półtora roku, które nam zostało, w tym pomoże. Mam na myśli oczywiście współpracę z prezydentem Andrzejem Dudą, który poniekąd on też ma funkcję reprezentacyjną. Co prawda nie prowadzi polityki zagranicznej zgodnie z wyrokiem istniejącego jeszcze kiedyś Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast już kontynuując te kwestie dyplomatyczne i kończąc je też właściwie, trochę pana podpuszczę i podpytam o to, czego się pan spodziewa, albo czego się pan obawia może w ten sposób przed wspólną panów wizytą premiera i prezydenta w Stanach Zjednoczonych 12 marca? Czy ma pan tutaj pewne obawy związane z organizacją tej wizyty, pewnym wspólnym stanowiskiem, które powinniśmy prezentować, no, szeregiem rzeczy, które mogą się wydarzyć w obliczu no, bardzo napiętej, delikatnie rzecz ujmując, sytuacji między tak zwanym dużym pałacem, a kancelarią premiera? Ja mam nadzieję, że rozum zwyciężył, a także to, że doradcy pana prezydenta pomogą mu zrozumieć, co jest napisane w konstytucji. No w konstytucji jest napisane, że politykę zagraniczną prowadzi rząd i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. On może... Z czego płynie pana nadzieja wobec doradców pana prezydenta? Liczę na doradców pana prezydenta, bo na kogo mam liczyć w przeszłości? W większości przypadków takich wystąpień pana prezydenta Dudy niestety czasami się wstydziłem, czasami nie rozumiałem, o co chodzi. Tym razem mam nadzieję, że to jest wizyta dobrze przygotowana. Akurat, wie pani, ta wizyta, jeżeli głównym tematem jest Ukraina, a nie relacje z Chinami albo w ogóle miejsce Unii Europejskiej czy polityki energetycznej tego świata. Bo proszę pamiętać, to co nam grozi, to co nam niebawem grozi, jeśli by wygrał Trump w Ameryce jesienią tego roku,
grozi nam coś, czego mało ludzi sobie zdaje sprawę, mianowicie, że Ameryka wycofa się z Bretton Woods i z Pax Americana, że Ameryka postanowi, w naszej debacie publicznej mówi się ciągle o zagrożeniach globalizacji, tak. Tymczasem nie, zagrożenia są deglobalizacji. Po tym globie płynie wielka ilość kontenerowców, które dowożą te części do wszystkiego tego, co jest wokół nas. I jeśli Amerykanie się wycofają, a mają potężne argumenty, żeby zrobić krok do tyłu, bo są niezależni, bo razem z Kanadą i z Meksykiem są 500-milionowym wielkim organizmem gospodarczym i właściwie nikogo nie potrzebują, to będziemy wszyscy to odczujemy. To nie tylko chodzi o to, że Rosja się poczuje pewniej. To chodzi w ogóle o to. Już kanał panamski spada przepustowość o 30%. Na Morzu Czerwonym dzieją się rzeczy, które powodują, że statki nie płyną tak efektywnie. Więc, ale wracając do tej wizyty, bo to było pani pytanie. Jeżeli takie kwestie wielkiej przyszłości i globalnych trendów nie będą omawiane, a tylko sprawa Ukrainy, no to nie widzę powodów, żeby prezydent Duda miał się tam pokłócić z Donaldem Tuskiem. Akurat w tej sprawie dosyć front jest zjednoczony i chyba panowie mają takie same pomysły. No to przynajmniej jakaś dobra informacja. Teraz słów kilka o tym, co w Sejmie, panie profesorze. Kiedy przygląda się pan funkcjonującym, już pracującym merytorycznie komisjom śledczym, to uważa pan, że warto było je powoływać? Czy one pana rozczarowują, jeżeli chodzi o poziom debaty, przygotowania posłów, którzy w tych komisjach zasiadają, świadkowie, którzy zapadają w dużej części na amnezję nagle? Proszę pani, to jest to dłuższy wywód musiałby tu być. Ja byłbym za tym, żeby nasi parlamentarzyści i politycy, którzy się wzorują na, którzy uczestniczą w tych komisjach, troszeczkę sobie wzięli do serca to, jak te komisje. Ja nie jestem apologetą Ameryki, mam wiele krytycznych do niej uwag, ale akurat komisje mają, tak, działają dosyć profesjonalnie. A to też dlatego, że tam jest bardzo silny udział prawników, którzy podpowiadają, jak procedury powinny wyglądać i tak dalej. Więc z jednej strony wydaje mi się, że zostaliśmy przeciętni obywatele zarzuceni zbyt dużą liczbą tych komisji. Mhm. I dzisiaj mnie ktoś pytał i tak przez moment czułem... O której rozmawiamy w ogóle, tak? Pomyliły mi się persony, pomyliły mi się sprawy. Jakoś z tego wybrnąłem. Jako stary lis, ale prawdę powiedziawszy, to ma prawo się wielu myli. Teraz jak mnie pani pyta o samo to, no ja bym tak na przykład niektórym członkom, a zwłaszcza przewodniczącym komisji, bym ich namawiał do tego, żeby jednak byli przewodniczącymi komisji, a nie gwiazdami telewizji. To znaczy, to nie jest dobrze, jak chwilę potem, co się dzieje formalnie, musi być, i to jest rola państwa, dziennikarzy, wykwalifikowanych, wspartych wybitnymi prawnikami, żeby ludziom tłumaczyć, co się dzieje na komisji, jakie są dylematy, dlaczego świadek ma prawo nie zeznawać albo ma prawo zachować milczenie, o czym to świadczy i tak dalej. Natomiast nie jest dobrze, kiedy członkowie czy wręcz przewodniczący komisji natychmiast po zakończeniu czy nawet przed nią zaczyna mówić, co tam się dzieje, dosyć czasami emocjonalnie. Krótko mówiąc, czasem nawet już mówi o wnioskach płynących z przesłuchań, które się jeszcze nie odbyły. No ja bym powiedział, że to za dużo tam jest tego ego, za dużo jakiegoś narcyzmu trochę. Nie chcę kontynuować, nie wiem czego. No. Z drugiej strony, to jest trochę tak. Powiedzmy sobie tym, o czym 4 lata mówiłem. Teraz mam też dużo przyjaciół, którzy się zgadzają ze mną. Mianowicie, mieliśmy 8 lat, żyliśmy w państwie bezprawia. My żyliśmy w państwie, które deptało własną konstytucję. Ci politycy brali udział w kampanii wyborczej, którym głównym tym, i właśnie ci, którzy zostali szefami tych komisji, oni byli tymi głosami, odważnymi głosami, które tropili te afery, nagłaśniali i tak dalej. Im się to należy, żeby byli członkami, ale oni są ponadnormatywnie w to zaangażowani. Więc dlatego ja ich psychologicznie i osobiście rozumiem. Natomiast z punktu
punktu widzenia takiej pewnej kultury politycznej i kultury prawnej, no dobrze by było, żeby troszeczkę takie samoograniczające się mechanizmy tam włączyli i żeby oddali, mówię, po każdym posiedzeniu powinni kompetentni dziennikarze, dobra stacja telewizyjna powinna wyznaczyć kompetentnego dziennikarza do komentowania każdej, czy dwóch, czy trzech dziennikara, dziennikarki, do komentowania tego, co się dzieje na komisji. Ale z drugiej strony, panie profesorze, te maski spadają. Wielu rzeczy się dowiadujemy. Widzimy, jak działało państwo, jak kompletnie, chciałam użyć brzydkiego słowa, muszę szybko znaleźć następcze, jak nie poważano procedur. Czarno na białym te rzeczy wychodzą i być może dlatego te komisje cieszą się ogromną popularnością, no bo kiedy spojrzymy na liczbę oglądających transmisje z tych komisji, no to sytuacja jest zupełnie niebywała. Podobnie z Sejmem, to się cały czas od 15 października utrzymuje. Ja się zastanawiam dlaczego. No, bo to z pewnego punktu widzenia jest oczywiście atrakcyjne. Wie pani, to znaczy jak mnie pani pyta, to ja powiem tak. Teraz jest ta puzzlowa układanka tego, co tam się stało. W tej komisji, w Pegasusie, w wizach, w przedterminach, w wyborach kopertowych. No więc jeśli miałbym uczciwie powiedzieć, to mnie całość tego obrazu, który nie wszystkie te puzzle miał na miejscu, w niczym się nie zmienia. Ja to wiedziałem, ja o tym mówiłem wielokrotnie. Pan, tak, ale... Dobrze, ale nie, ale teraz chodzi o to. No tak, ale chodzi o to, znaczy wie pani, to znaczy kwalifikacja, zostawmy mnie. Chodzi o to, że obraz dla mnie jest taki sam, jaki miałem, natomiast oczywiście dowiaduję się o szczegółach. Mhm. I to jest ważne. Natomiast istnieje, no przecież pamiętajmy ciągle, zasięg telewizji publicznej w Polsce był, pokrywa prawie cały kraj, a telewizje alternatywne, które mówiły o tych niecnych, niegodziwych działaniach politycznych przestępców, co tu dużo mówić, nie docierały do mniej więcej 30% tego społeczeństwa i to dokładnie tego społeczeństwa, które popierało PiS, więc teraz pomału oczywiście ludziom otwierają się oczy, zarówno jeśli chodzi o Pegasusa, jak i tą komisję dotyczącą też tych wiz, ta afera wizowa, przecież no to rzeczywiście krok po kroku dowiadujemy się z pierwszej ręki, żeby była jasność, od konsulów, którzy byli w Indiach czy gdzie indziej. I tu na koniec jeszcze chciałam pana wybory samorządowe zapytać i poniekąd nam się to łączy, bo wczoraj w kontekście, czy tam przedwczoraj afery wizowej pojawiło się nazwisko pana Tobiasza Boheńskiego, czyli kandydata na prezydenta Warszawy, mieszkającego w stolicy od roku. Wiemy, że on przez lata był bliskim współpracownikiem Zbigniewa Rała właśnie, no bo obaj panowie mają korzenie w Łodzi. No i Tobiasz Boheński dziś się wypiera tej współpracy, nawet oskarża niektórych dziennikarzy, z tego co to pamiętam, o jakieś mijanie się z prawdą czy nieścisłości, kiedy pytali go właśnie o tę współpracę. No tymczasem naprawdę wszystko teraz można znaleźć i chwilę później już dostępny był cytat z pana Rała, który chwalił się współpracą z panem Boheńskim i którego wyznaczył nawet na osobę, która ma to centrum wizowe w Łodzi organizować. Czy pana zdaniem w tym kontekście ta kampania samorządowa, która będzie bardzo krótka, jest bardzo krótka, bo przecież wybory 7 kwietnia to jest... Pierwsza część. Czy to wszystko, co się dzieje w polityce centralnej, międzynarodowej, jednak zdominuje kampanię samorządową, że my nie będziemy mieli takiej kampanii samorządowej w dosłownym tego słowa znaczeniu, tylko tak naprawdę kandydaci, szczególnie w tych większych miastach, będą głównie pytani o kwestie właśnie związane z tymi sprawami centralnymi. Absolutnie, tak się stanie. To jest bardzo niedobrze, prawda? Bardzo niedobrze, bardzo. No, o ile dla dużych, tych wielkich aglomeracji miejskich to niekoniecznie, ale dla gmin i wiosek tego kraju na pewno to będzie bolesne, dlatego że tam jest wiele specyficznych problemów. Nawet proszę pamiętać, w wielu miejscach to nie jest partyjne takie, to są lokalne różne układy, nawet pewnego rodzaju koalicje między partiami, które sobie skaczą do oczu są możliwe. I pewnie zasadnie nawet w niektórych rejonach, więc my mamy ubogi język, my mamy w liczbie mnogiej wybory, które są pojedyncze, jak prezydenckie czy parlamentarne, i wybory, które de facto są pluralizm, prawda, w liczbie mnogiej. No tu nie ma żadnych jednych wyborów, to są wybory w Chełmie, wybory w Zielonej Górze, wybory w Gdańsku i tak dalej.
Natomiast pani pytanie, tak, zdominuje absolutnie. To też jest pokłosie mądrości, sprytu politycznego poprzedniej władzy, bo te wybory powinny się były dawno, dawno temu odbyć. Oni to sobie ulokowali tutaj, bo liczyli, że jako efekt takiej lawiny wygrają oczywiście bezproblemowo wybory parlamentarne, a następnie zgarną wszystkie ważne miejsca na mapie też lokalnej. Tak się nie stało. Wygląda na to, że... A dalej za 2 miesiące są wybory do Parlamentu Europejskiego, tak. Więc plus to, że ten rząd ma obowiązek teraz przywracania konstytucyjnego porządku w kraju, no nie ma siły, żeby skupiać się na lokalnych, znaczy będzie coś tam lokalnego, ale obawiam się, że ze szkodą dla interesów lokalnych i że ta polityka makro zdominuje. Panie profesorze, a sądzi pan, że Rafał Trzaskowski w Warszawie jest zagrożony czy niezagrożony, jeżeli chodzi o kontynuację swojej misji w fotelu prezydenta Warszawy, szczególnie w kontekście tego, że wszyscy się spodziewają, że on za 1,5 roku jednak o prezydenturę kraju będzie walczył? No to mieliśmy kilka razy różne takie rzeczy. To jest na pewno zadeklarował, że będzie się ubiegał, więc jeśli to jest 1,5 roku czy rok, no to przygotuje jakiegoś następcę. Tylko zastanawiam się, czy to może wpłynąć na decyzję warszawiaków po prostu, perspektywa tego, że to jest wybór na 1,5 roku. Może, ale nie sądzę, żeby to był taki wpływ, który by go eliminował. Warszawa jest w miarę, są tu i ówdzie, można się na to i owo poskarżyć, ale raczej dobrze zarządzana, więc warszawiacy nie powinni mieć wątpliwości. Tym bardziej, że proszę pamiętać, to jednak w ogóle wszędzie na świecie polityka lokalna nie jest tak spersonalizowana i nie jest tak partyjna. Wokół w tym mechanizmie zarządzającym Warszawą jest dużo więcej fachowców prawdziwych, opartych, którzy podejmują decyzje merytokratyczne, a nie polityczne, takie sensu stricte. Więc w tym sensie powiedziałbym, nie sądzę, żeby mu coś groziło. Prawo i Sprawiedliwość odbudowało jakkolwiek pana zdaniem siły i wylizało rany po wyborach parlamentarnych, żeby móc stanąć w szranki jakiekolwiek w ogóle z pozostałymi partiami w wyborach samorządowych właśnie i za chwilę europejskich, o których pan wspomniał? Czy to raczej jest perspektywa porażki i tylko walki o przetrwanie? Nie wiem, co tam się do końca dzieje. To znaczy, moje zdanie jest takie, jakby tak jako obywatel trzymam za to kciuki, żeby dalej w swym uporze i nierozumienia rzeczywistości trwał Kaczyński, Czarnek i kompanioni, którzy to oni są gwarantem wygranej sił liberalno-demokratycznych. Żaden pomysł partii liberalno-demokratycznej czy progresywnej nie jest tak dobry dla ich elektoratu, jak to, co robią ci ultrakonserwatyści. Profesor Radosław Markowski, państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Przekazuję wyrazy uznania od naszych widzów, którzy tutaj na bieżąco komentowali wszystko to, co mówimy. Bardzo entuzjazmem dużym cieszyła się ta pana wypowiedź dotycząca tego, że Ziemia umiera, czyli jednak warto mówić o tych sprawach. No widzi pani, żeśmy się głupotami, przepraszam, zajęli. No bardzo panu dziękuję, naprawdę. nie, bo to... Nie traktuję tego jak komplement, niech będzie. Dobrze, mnie tak samo jak drugiemu Radkowi zdarzają się lapsusy. No, ale skoro państwa to tak interesuje, to panie profesorze, warto, może się umówimy na rozmowę w tym temacie jeszcze. Antropocen jest prawdziwy i o tym mówią geolodzy, fizycy, chemicy i tak dalej. Ale zanim ten temat, to jeszcze słówko o wyborach samorządowych, a właściwie zaproszenie w naszym imieniu, a właściwie w imieniu dziennikarzy Radia SK i Super Ekspresu. We wtorek, 5 marca o 18 w naszym studiu tutaj zmierzą się, a propos polityki lokalnej, kandydaci na prezydenta Krakowa. Będziemy gościć tutaj całą siódemkę, która stanie do walki o fotel Krakowa, o fotel prezydenta Krakowa właśnie. Debatę poprowadzą Jacek Prusinowski i Patryk Kubiak z Radia SK Kraków. Także już dzisiaj państwa w ich imieniu zapraszam. A za dziś bardzo państwu dziękuję. To już wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Wracamy jutro o godzinie 9:07. Państwa gościem będzie m.in. prokurator Ewa Wrzosek, więc bardzo ciepło na to spotkanie zapraszam. Spokojnego, dobrego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa. Kłaniamy się. Pięknie państwu dziękujemy. Do jutra. Thank you.
Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest Raport, a dzisiaj rozmawiamy o tym, co grozi Polsce ze strony Rosji. Tak, po pierwsze, w kontekście tych ostatnich protestów rolniczych, w których wielu dostrzega rosyjski ślad, ślad rosyjskich prowokacji, a także w kontekście ewentualnego zagrożenia militarnego ze strony Federacji Rosyjskiej, a o tym wszystkim będziemy rozmawiać ze znakomitym znawcą tematyki, byłym dyplomatą, byłym szefem Biura Informacji NATO w Moskwie, a obecnie członkiem zacnej ekipy Ośrodka Studiów Wschodnich, panem Robertem Pszczelem. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dziękuję za miłe słowa i za zaproszenie oczywiście. Jak zawsze bardzo miło pana widzieć. No i właśnie, zacznijmy od tego, bo tak, ja mam takie wrażenie, że przy okazji tej drugiej rocznicy wybuchu wojny strasznie te nastroje w Polsce przede wszystkim, mam wrażenie, opadły, siadły. Jest takie poczucie jakiejś beznadziei, że Ukrainie nie idzie, za chwilę Ukraina padnie i za chwilę Rosja ruszy z atakiem na Polskę. Niektórzy tam w tym słynnej rozmowie Tuckera Carlsona z Putinem widzieli już pierwsze ślady szykowania się do takiej inwazji, no bo 30 razy, jak niektórzy wyliczyli w tej rozmowie, słowo Polska padła, bo jakaś zadra w Putinie jest wobec Polski. No i niektórzy eksperci na Zachodzie mówią, no na miejscu Polski to byśmy się martwili. I pan też się martwi, jak słyszy 30 razy Polska w jednym godzinnym wywiadzie? Znaczy może to taka troszkę kategoria jest martwić się. Znaczy, no i ktokolwiek się zajmuje polityką bezpieczeństwa, to zawsze się musi trochę martwić, no bo wiadomo, to jest trochę jak z pytaniem, wie pan, to często pada w jakichś tam badaniach opinii publicznej albo po prostu, no nawet, nie wiem, tam sonda uliczna i tak dalej, no jak takie pytanie jest postawione komukolwiek, prawda, czy chciałbyś wojny na przykład, albo czy chciałbyś, żeby twój kraj poszedł na wojnę i tak dalej. No oczywiście, że nie, no bo dlatego, że każdy normalny człowiek, a na pewno ludzie, którzy żyją w krajach demokratycznych, gdzie po prostu można skonfrontować swoje opinie z innymi i świat jest w miarę normalny, niezależnie od wszystkich problemów. Oczywiście nikt takiej wojny nie chce. Co innego jest oczywiście w krajach autorytarnych i to znowu nie na zasadzie, że ludzie też tam chcą wojny, ale mogą być tak, że tak powiem, ich no, dużo, wiele lat, wiele wysiłków, tak jak w przypadku reżimu Putina jest włożone w to, żeby po prostu strasznie zamęcić w głowie. No, mam takie... Myślałem, że mnie nic nie zdziwi, ale widziałem wczoraj taki filmik z Rosji, gdzie po prostu ktoś wyprodukował, jeszcze chce na tym duże pieniążki zarobić, takie, no, taką zabawkę, czyli plastikowy prawda, system wyrzutnia Iskanderu, który tam strzela plastikowymi i tak dalej. Tak? Więc to jest dosyć poważna sprawa, jeśli mówimy o optymizm versus pesymizm, albo ja bym tu powiedział, czy mamy alarmować, czy mamy, że tak powiem, uspokajać. I gdzieś w tym trzeba znaleźć jednak, wypośrodkować, bo tak, moje zdanie na dzień dzisiejszy jest taki i to nie jest tylko moje zdanie, bo słyszeliśmy wypowiedzi w ostatnich miesiącach, nie wiem, od sekretarza generalnego, przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO, różnych szefów sztabu, ministrów obrony różnych krajów, że no, po prostu nie można już żyć w przeświadczeniu, że wojna w Europie jest niemożliwa. No nie można, po prostu nie można, bo mamy do czynienia z krajem drapieżcą, z reżimem autorytarnym, agresywnym, który po prostu się przed niczym nie cofa i nie chodzi li tylko o Ukrainę. Wojnę hybrydową już przeciwko Zachodowi toczy i zresztą dzisiaj będzie wielki, prawda, Zimu występował ponownie i na pewno się nasłuchamy różnych nowych rzeczy o tym, jak to Zachód się konfrontuje z Rosją. Więc trzeba mobilizować w jakimś sensie przede wszystkim moim zdaniem decydentów do tego, aby podejmowali mądre decyzje, które zaowocują po prostu zwiększeniem wydatków na te rzeczy, które są niezbędne dla kolektywnej, w przypadku Polski, bo jesteśmy częścią NATO, obrony. Bo bez tych pieniążków po prostu nie będzie można zrobić zakupów, nie będzie można wyposażyć sił zbrojnych. W przypadku wielu krajów nie będzie można zwiększyć wielkości, bo to też jest bardzo ważne. I to w samo sobie będzie stanowiło najlepszą formę odstraszania, po prostu i zwyczajnie. Czyli tym samym logicznie przyczyni się do zniżenia ryzyka, że tak powiem, wybuchu wojny. No a ponieważ przez wiele lat raczej wszyscy się karmili, zwłaszcza, nie wiem, w Europie Zachodniej, prawda, takim poglądem, nigdy więcej wojny, to lepiej, jeśli nawet troszeczkę ten, prawda, ta amplituda się przesunie w kierunku, no tak, no troszeczkę, może nie tyle postraszmy, ale zmuśmy ludzi, żeby się zastanowili i doszli do wniosku słusznego, że no po prostu ten taki spokojny świat, bezpieczny, on już taki nie jest. I my jesteśmy w stanie to bezpieczeństwo zapewnić, ale to będzie wymagało pewnych wyrzeczeń, pewnych wysiłków i jeszcze raz powtórzę, no pewnych wydatków również, to ma znaczenie.
No bo ja przywołam słowa Wojciecha Kononczuka, szefa Ośrodka Studiów Wschodnich, który w tej swojej analizie takiej z okazji drugiej rocznicy wojny wskazywał na to, że Zachód musi jakby szykować się do tej konfrontacji z Rosją, pokazywać, że coraz większe nakłady na zbrojenia są prowadzone, coraz lepiej te armie NATO są przygotowane, żeby nie pozwolić Putinowi popełnić błędnej kalkulacji. To znaczy, żeby nie zrozumiał, że Zachód jakoś jest słaby, można go zaatakować, a potem się okaże, że oczywiście będzie jak z Ukrainą, bo też jemu się wydawało, że Ukraina jest słaba i wystarczy po prostu wjechać i w ciągu kilku dni Ukraina będzie jego. Więc w tych wszystkich takich przygotowaniach naszych, o których się mówi, wchodzi właśnie przede wszystkim o to, żeby tego błędu kalkulacji Władimir Putin nie popełnił. I chyba tutaj to jest niezwykle istotne i to na pewno będzie to, o czym pan mówi, będzie zmniejszać to realne zagrożenie konfliktem. Nie no, Wojtek, oczywiście, że ma rację, tu się zgadzamy. Tu w ogóle wydaje mi się, że większość ludzi, którzy naprawdę na poważnie zajmują się i sprawami bezpieczeństwa, polityką bezpieczeństwa, doskonale to rozumieją. Stąd, tak jak mówię, w ostatnich miesiącach to jest prawda. Nie wiem, czy to nie nazwę tego jakąś skoordynowaną, to nie jest jakaś kampania, prawda, wymyślona, tylko po prostu poważni ludzie, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo, czy w instytucjach międzynarodowych, czy w swoich krajach. I to są tak różne kraje, jak, nie wiem, Szwecja, która właśnie, to jest świetna wiadomość w ogóle dla NATO, czy nawet Belgia, prawda, i tak dalej. Mówią o tym otwarcie i jakby wskazują na to, co trzeba zrobić właśnie, żeby to ryzyko zmniejszyć. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że no, są pewne fakty, dane, statystyki, które no, z którymi trudno dyskutować. No, w okresie zimnej wojny, bo to nie o to chodzi, że chcemy wrócić do okresu zimnej wojny, nie, ale mamy do czynienia z sytuacją, która wymusza zupełnie inne zachowanie niż do tej pory. Ta dywidenda pokoju została już w dużym stopniu przejedzona i trzeba iść w innym kierunku. W czasie okresie zimnej wojny państwa natowskie, no było ich wtedy mniej, no tam jak Polska wchodziło, to było 16, prawda? Średnia wydatków to było około 3%. I oczywiście, że kraje frontowe, tak jak na przykład Niemcy, wydawały nawet więcej, ale te pozostałe kraje wydawały jednak też znaczące sumy. I dzięki temu można było, nie wiem, przeprowadzać ćwiczenia, mieć do dyspozycji w ramach planów obronnych dywizje, a nawet NATO ćwiczyło operacje w skali korpusów. Prawda? Dzisiaj, powiedzmy szczerze, niektóre kraje mają problemy, nawet duże, z zapewnieniem obsługi i uplantowaniem na przykład jednostek na poziomie brygady. To jest szalona różnica. No, taka była scenka w czasie, o których pan wspomniał, to było, no, oczywiście nikt tego nie celebrował, ale druga rocznica wybuchu wojny, tak? Oprócz, mówię o tym, co działo się w Kijowie i na tych najważniejszych zdjęciach obok prezydenta Zeleńskiego i pani Ursuli von der Leyen było trzech premierów różnych krajów natowskich. To był premier Kanady, premier Włoch i premier Belgii. No, premier Belgii również ze względu na to, że Belgia ma przewodnictwo w Unii. I to było bardzo ważne, bardzo dużo istotnych słów padło również dla Ukrainy i te deklaracje wsparcia. Natomiast tak się troszkę przypadkiem może składa, że właśnie Kanada, właśnie Włochy i właśnie Belgia to są te kraje, które mają stosunkowo najniższy poziom, daleki jeszcze od 2% wydatków na obronę. No więc z pustego i prawda się nie da z czegoś wylać, co ma konkretny efekt. A przypomnijmy, że prosty fakt, że czy mówimy o wydatkach własnych, czy mówimy nawet na przykład o funduszach, przykładowo w Unii Europejskiej, to jest dramatyczna zmiana, że Unia w ogóle desygnuje budżety na zakupy na przykład amunicji czy broni, szkolenie, prawda, ukraińskich żołnierzy i tak dalej. To jest ogromny postęp, ale czy mówimy o funduszach w ramach NATO, no, czy pomocy dla Ukrainy, to wszystko w 90% idzie z budżetu, które są normalnie w każdym kraju desygnowane na obronność, więc to jest jakby fundament tego, abyśmy mogli pójść do przodu, aby zmierzyć się z tymi problemami, które są realne, czyli tym, co zostało, że tak powiem, gdzie są opóźnienia, gdzie świat normalny, prawda, przestał wierzyć w to, że taka wielkoskalowa wojna jest możliwa i w związku z tym, nie wiem, przemysły obronne produkują na małą skalę i nie jest tak prosto je, że tak powiem, zwiększyć produkcję. Wspomniana już wielkość sił i to mówię o dużych krajach, no Francja, Wielka Brytania. Wielka Brytania ma siły lądowe na poziomie najniższym od wojen napoleońskich, prawda?
jeśli nie zrobią tego państwa szczególnie duże, bogate, prawda, istotne w ramach już tego kolektywnego myślenia w NATO, to w tym samym większy ciężar jeszcze spada na państwa frontowe, na Polskę, na państwa bałtyckie, na Szwecję już teraz, na Finlandię. I to jest klucz problemu, to jest absolutnie w naszym interesie i to jest najlepszy sposób reagowania na wszystkie problemy, czy to związane właśnie ze zwiększeniem pomocy, której Ukraina potrzebuje dzisiaj, prawda? Czy to jak gdyby danie odpowiedzi na wszelkiego rodzaju pogróżki obecne, przeszłe i przyszłe, których usłyszymy ze strony Putina. No i to też jest odpowiedź niejako na te różne niepokojące wypowiedzi, które słyszymy od jednego z kandydatów na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także ja uważam, że to jest ten najważniejszy kierunek i liczą się konkrety w tej chwili, prawda? Nie tylko same deklaracje. Mhm. No właśnie, tutaj a propos tego, co pan mówi, to ktoś przypomniał ostatnio słowa, zdaje się, François Mitterrand, nie chcę tutaj przypisać tych słów komuś innemu, ale to zdaje się, on powiedział jeszcze w czasie głębokiej zimnej wojny, że na wschodzie jest za dużo rakiet, na zachodzie za dużo pacyfistów, trzeba przywrócić równowagę. No i to jest chyba tak, można w tych słowach chyba odnaleźć to, co jest do zrobienia po prostu teraz, tak? No w jakimś sensie tak, no Mitterrand miał zdolność do różnych takich bombotów, bo to jemu się przypisuje, to inny temat i nie chcę, żeby to źle zostało zrozumiane, ale powiedział, że tak kocha Niemcy, że dwa państwa to jeszcze lepiej, ale to już wszystko historia. Natomiast tak, tu jest ważna myśl, dlatego że wiele osób, które należą absolutnie do mainstreamu politycznego, prawda, w różnych krajach naszych, czy państw Unii Europejskiej, czy NATO, które się pozycjonują, no po prostu, no jesteśmy pacyfistami, dlatego jesteśmy przeciwni wojnie, nie chcemy konfliktu i tak dalej. I to takie poglądy ja oczywiście bardzo szanuję, natomiast problem właśnie polega na tym, że trzeba jednak dokonać pewnej drobnej pracy, powiedziałem, intelektualnej, a nie jest ona taka ciężka, żeby zrozumieć, jestem przeciwko wojnie, zgoda, nie chcę konfliktu, nie chcę, żeby umierały setki tysięcy ludzi na polu walki, tam, nie wiem, przypomnienie pierwszej, drugiej wojny światowej i tak dalej. No to w związku z powyższym, jeśli mamy do czynienia z takim drapieżnikiem, który ma już ugruntowaną renomę i nie ma cienia wątpliwości, że Rosja faktycznie, jeśli tylko będzie miała możliwość, jeśli tylko te kalkulacje w głowie Putina, prawda, będą takie, że ryzyko jest warte podjęcia, a to mogą być złe kalkulacje, ale tym niemniej trzeba zrobić wszystko, żeby jakby najmniejsze było pole tego. To żeby właśnie móc zrealizować w pełni swoje uzasadnione czy w pełni dopuszczalne, że tak powiem, poglądy o charakterze pasywistycznym, no to niestety trzeba w tej chwili właśnie wydać pieniądze na obronność, wzmóc stopień, powiedziałbym, mobilizacji i przestać karmić się jakimiś po prostu mrzonkami, dlatego że po prostu udawanie, że nie ma problemu, nie jest rozwiązaniem problemu. Ja taki mam drobny przykład, dlaczego to jest tak ważne, co się dzieje, że tak powiem, w głowach świadomości społecznej. Mój były szef, sekretarz generalny NATO, Jabłek Hobsheffer, ja z nim taki robiłem taki wywiad, jak gdyby tam dla jednego z periodyków polskich rok temu. On w tej chwili nam się zajmuje wykładami, między innymi związany z Uniwersytetem z Leiden. I opowiadał mi, że parę lat temu chcieli otworzyć nowy kierunek studiów, czyli studia tak zwane war study, studia nad wojną, sztuką wojenną i tak dalej. No, były minister spraw zagranicznych Holandii, były sekretarz generalny NATO, związany z tym uniwersytetem. Opowiadał mi, że to z tym był ogromny problem, dlatego że po prostu słowo wojna było tak toksycznie traktowane przez powiedzmy osoby kierujące uniwersytetem, że były z tym ogromne problemy. No tam zdaje się w końcu udało, ale tak to tłumaczył, że to wynika z tego, że po prostu całe pokolenia, zwłaszcza w Europie Zachodniej, w mniejszym stopniu Stanach Zjednoczonych, po prostu wychowały się w przekonaniu, że wojna jest czymś niewyobrażalnym, że jeśli się dzieje, to gdzieś się dzieje tam bardzo daleko i to nas w jakimś sensie nie dotyczy, my możemy tam pomagać humanitarnie i tym podobne. No tego świata już nie ma, prawda? To nie oznacza, że jutro, że tak powiem, ta wojna się rozpocznie i na pewno nie oznacza, że nic nie możemy zrobić, aby ją powstrzymać. Możemy, tylko że musimy działać dzisiaj i musimy działać w taki sposób, który jest efektywny i skuteczny z punktu widzenia tychże drapieżników. Mówimy o Rosji, no ale jak pomyślimy o innej części świata, to też dotyczy to na przykład rozumowania, które charakteryzuje myślenie przywódców współczesnych Chin na przykład.
A propos właśnie, mam takie wrażenie, że trochę w paradoksalnej sytuacji się znajdujemy. Bo z jednej strony rzeczywiście trzeba mówić o tej możliwości wybuchu wojny, o tym zagrożeniu, które stanowi Rosja, szykować się do tego zagrożenia, tym szykowaniem się powstrzymywać agresję Rosji, ale z drugiej strony może być też tak, ja nie mówię, że to będzie się na wschodniej flance NATO działo, ale na przykład w Niemczech, gdzie te nastroje pacyfistyczne wśród samego społeczeństwa są bardzo duże, czy ogólnie w Europie Zachodniej, gdzie jak pan wspomniał, samo wyobrażenie wojny jest po prostu jakimś tabu, będzie coś takiego, że jeżeli jakieś zagrożenie się pojawi, to nagle wszyscy powiedzą, nie, to słuchajcie, to nie możemy żadnej tutaj wojny dopuścić, trzeba się dogadać, trzeba tą Rosję jakoś udobruchać, żeby przypadkiem ta wojna nie wybuchła. I możemy się znaleźć na zupełnie innym biegunie krajów, czy w ogóle sojuszu, który będzie starał się dogodzić jednak Putinowi, żeby tej wojny nie wywołał. To trochę też taka sytuacja przedziwna może się w pewnym momencie wydarzyć. To znaczy, z naszego punktu widzenia, jak naszymi oczyma, polskimi, to samo, nie wiem, pojechalibyśmy, porozmawialiśmy z naszymi, nie wiem, czeskimi przyjaciółmi, czy nie mówiąc tam estońskimi, litewskimi, fińskimi, prawda, już nie mówiąc ukraińskimi, tak? To oczywiście dla nas to jest wręcz trudne do zrozumienia, no bo my jakby, nam nie trzeba objaśniać, prawda, my mamy swoje poczucie historyczne i jesteśmy na co dzień konfrontowani z tym zagrożeniem. To jest faktycznie trochę trudniejsze do zrozumienia dla osób, które żyją dalej i ten świat trochę inaczej wygląda. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, no bo nie ma chyba kraju, łącznie w Europie Zachodniej, który by nie w ostatnich latach, prawda, nie był jakby ofiarą, tak, i celem różnego rodzaju ataków albo prowokacji, począwszy od, nie wiem, wojskowych, agresywne przeloty tam bombowców i tak dalej z wyłączonymi transponderami. Co robią na przykład w dużej ilości, tam chyba ponad 30 parę statków, mówię statków, bo nie okrętów, dlatego że to były, że tak powiem, jakieś tam trałowce nawet cywilne, które w dziwny sposób się grupowały u wybrzeży Portugalii, a tam są kable na przykład łączące Europę z Ameryką Północną, szalenie ważne strategicznie. Zabójstwa różnych osób przecież, no atak przy użyciu broni chemicznej na terytorium Wielkiej Brytanii, różne akty terroryzmu, za którymi stoi przecież Rosja w różnych krajach, od Czech, prawda, Albania i tak dalej. Ataki dezinformacyjne, to ostatnio rząd francuski opublikował znakomity raport, który pokazuje dokładnie, jak to działa. Innymi słowy, to nie jest tak, już nie wspomnę o atakach, prawda, cybernetycznych, na Bundestag i wszelkich form tam korupcji i dyplomy. To nie jest tak, że jakby brak danych ku temu, żeby stwierdzić, że również państwa, które są może geograficznie oddalone i mają inne tradycje, inną wrażliwość historyczną, nie mają podstaw do tego, aby rozumieć, albo inaczej, nie mają podstaw do tego, żeby udawać, że ta konfrontacja, ta agresja ze strony Rosji, ona już nie ma, ona ma już miejsce. Więc to jest zadanie też, powiedziałbym, dla polskiej dyplomacji i innych krajów. Musimy przekonać bardziej skutecznie naszych sojuszników po obu stronach Atlantyku, jak również osoby w Unii Europejskiej, prawda, ja tu mieszkam w Brukseli, więc wiem, jak wygląda troszeczkę czasami sposób myślenia tak zwanej bańki brukselskiej. Tu się wiele zmieniło, ale problem polega na tym, że trzeba szybciej dokonywać tej transformacji. Przykładowo to ostatnie spotkanie, które zorganizował taki mini szczyt prezydent Francji w Paryżu. Oczywiście tam wiele słów padło, które nawet eksperci francuscy nie do końca rozumieją, co prezydent miał na myśli, ale powiedziałbym, sama myśl przewodnia, żeby zmusić, żeby skomplikować sposób nawet myślenia w Kremlu, prawda, żeby Kreml nie wiedział do końca, czego się może po nas spodziewać, to jest akurat pozytywne, bo w ten sposób musimy postępować. Czyli no nie zmienimy, najkrótsze rzecz mówiąc, nie zmienimy pewnych parametrów, nie zrobimy z Portugalczyków, Holendrów, prawda, ludzi, którzy będą myśleli dokładnie tak jak my i nie ma się z tego powodu na nich obrażać, ale z drugiej strony słowo solidarność w tym kontekście ma ogromne znaczenie i warto używać argumentów, które są jak najbardziej przekonujące. Czyli jeśli nie zmierzymy się z tym agresywnym Putinem i tym, co on robi dzisiaj, to jak będziemy musieli, bo już wtedy nie będzie wyjścia, prawda, za parę lat, to będzie drożej kosztowało, będzie trudniejsze i po prostu, i będzie może być więcej ofiar. To nie znaczy, że my tą konfrontację, bo ja nie
wierzę w to po prostu, że my taką konfrontację możemy przegrać, ale jednak rozsądek i właśnie ta wspomniana solidarność zdecydowanie mówi o tym, że powinniśmy w tej chwili działać i to bardzo intensywnie, między innymi po to, aby mieć mniej problemów w przyszłości. To jest dosyć elementarne. I wszelkiego rodzaju plany, doktryny są. No, ćwiczenie, które się odbywa w tym i w Polsce w tej chwili, tak, bardzo duże, największe od czasów zimnej wojny, uporczywy obrońca tak zwany, pokazuje i to nawet zwykli ludzie mogą się przekonać, oglądając, bo przecież to coś tam lata, coś jeździ i tak dalej, że ta siła naprawdę po naszej stronie jest ogromna. Natomiast tą siłę trzeba niejako skanalizować, trzeba to pokazać i trzeba więcej zainwestować w to, co sprawi, że ludzie, którzy mogą im do głowy przyjść bardzo niemądre pomysły, po prostu nie podejmą nierozsądnych i racjonalnych decyzji, dlatego że będą przekonani, że to się dla nich bardzo szybko i bardzo źle skończy. I to jest klucz programu. Ja też tak sobie myślę, bo przyjrzeliśmy się bardzo, mam wrażenie, dokładnie temu, co jest po stronie Zachodu. Przeszlibyśmy teraz na stronę rosyjską, bo ja też mam takie wrażenie, że wszyscy ci, którzy spodziewają się natychmiastowego uderzenia Rosji gdzieś w jakiejś bliskiej perspektywie, tego się boją, to uspokójmy ich, bo mam wrażenie, że Putin się po prostu boi tej konfrontacji z Zachodem. A wnoszę to na przykład po tym, że przecież te dostawy sprzętu wojskowego, które idą przez polsko-ukraińską granicę, one zaraz po wjeździe do strony ukraińską w zasadzie, co by przeszkadzało Rosjanom, żeby je zbombardować. Ale tam jest strach, że nie wiem, jakiś żołnierz będzie, jakiś oficer łącznikowy ze strony NATO i to po prostu jakąś konfrontację z NATO automatycznie będzie oznaczać. I choćby z tego można chyba wnioskować, że Putin tej konfrontacji po prostu z NATO się autentycznie boi. Znaczy ja bym nie podsuwał, nie suflowałbym, przepraszam, że tak powiem. Oczywiście wiem, że to nie jest intencja jakichś tam pomysłu, bo to różnie działa. Ci ludzie, ja poznałem wielu z nich, zwłaszcza decydentów częściowo, ale też tych propagandzistów, ich umysł działa po prostu już zupełnie inaczej. Oni żyją zupełnie w innym świecie. Żyją w przekonaniu naprawdę, że tutaj wszyscy są przeciwko Rosji, a Rosja jest jakimś tam niewinnym rankiem i tak dalej. W związku z tym ma prawo do robienia różnych rzeczy. To ostatnio takie ciekawe się pojawiły analizy różnych dokumentów, które gdzieś tam jakoby wyciekły z Rosji. No to one pokazują, że tamten sposób myślenia o rzeczach u nas niewyobrażalnych de facto dzisiaj, tak? Czyli potencjalne użycie jakiejś taktycznej tak zwanej broni nuklearnej w różnych miejscach, w bardzo różnych sytuacjach, no to jest tak, to ci ludzie są faktycznie jakby owładnięci jakąś ideą potencjalnej, prawda, wojny. I z tym trzeba się liczyć i to należy traktować poważnie. Natomiast oczywiście uspokójmy. Postarajmy się, prawda, każdy na swoją, w miarę swoich możliwości, jednak społeczeństwo, bo to jest nieszczęście Ukrainy, powiedzmy wprost. Ukraina nie jest członkiem NATO i niezależnie od tego wsparcia, które NATO udziela, bez którego Ukraina nie mogłaby po prostu prowadzić, tak skutecznie się bronić, mimo swojego heroizmu i wszystkich innych parametrów, to jednak to strasznie dużo zmienia. W historii po prostu tak się składa, nigdy żadno z państw sojuszu nie zostało nigdy zaatakowane przez inne państwo. Oczywiście mieliśmy atak 11 września. To był atak terrorystyczny i to był zresztą jedyny moment, w którym NATO aktywizowało słynny artykuł 5. Paradoksalnie, żeby wesprzeć Stany Zjednoczone, dobrze było to przypominać kandydatowi na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast mimo różnych zawirowań, mimo różnych wątpliwości, no bo to znowu kraje demokratyczne są troszeczkę w gorszej sytuacji niejako z punktu widzenia pewnej konfrontacji nawet informacyjnej, dlatego że bo u nas dyskusje się toczą w sposób otwarty, prawda? W Rosji, w Chinach, w Korei Północnej, w Iranie nie, tak? W Rosji samo podważenie w tej chwili jakieś tam, czy lekka krytyka sposobu działania rosyjskich sił zbrojnych, no to zaprowadza ludzi do odpowiednika gułagu, prawda? Już nie wspomnę o Nawalnym i tak dalej. Jutro zresztą pogrzeb. Więc to jest szalenie
szalenie ważne, żebyśmy po prostu mieli świadomość tego, że nie jesteśmy sami. Wszelkie te przypominania, że to jest jak 39 rok. No w 39 roku, sorry, no nie było NATO, nie było Unii Europejskiej, Polska nie była częścią wielkiej całości. Dzisiaj przypomnijmy, na terytorium między innymi Polski stacjonuje kilkanaście tysięcy żołnierzy z innych krajów. Jest sprzęt, coś tam lata w powietrzu, pilnuje naszych granic, więc naprawdę nie idźmy tą drogą. Nie oznacza to jakieś tam samozadowolenie ani niewysuwanie postulatów, że tego musi być, powiedzmy, i więcej i musimy działać skutecznie, ale to poczucie proporcji jest bardzo istotne. Jeszcze jedna rzecz, skoro o Ukraińcach mowa. Siły zbrojne rosyjskie, przedstawiane to bardzo mocno na przykład w ramach polityki dezinformacyjnej Rosji na Bałkanach. Tam się otwiera gazetę serbską i się czyta, jak to Rosja jest najsilniejszym, prawda, mocarstwem wojskowym i tak dalej. No to mocarstwo wojskowe, jeśli mówić o jakiejś analizie już ekspertów, tym co się działo z początku tej inwazji w 2022 roku w lutym, to wojska ukraińskie w różnych wymiarach, siły zbrojnej nie tylko, wykazują się, powiedzmy, 3 razy większą skutecznością niż siły rosyjskie, prawda? Jeśli mówimy o sile rażenia, ilość tam strąconych samolotów zniszczonych, prawda? Sam fakt, że Ukraińcy byli w stanie opanować częściowo czy zneutralizować tą nieprawdopodobną, totalną przewagę wręcz na Morzu Czarnym. To, że Rosjanom nie udało się osiągnąć dominacji w powietrzu. To pokazuje, że Rosja jest mocno, mocno przereklamowana. Ale z drugiej strony oczywiście nie popadajmy w drugie ekstremum i nie mówmy, że Rosja nie stanowi zagrożenia, bo stanowi. Gospodarka pracuje już de facto na poziomie gospodarki, intensywność gospodarki, prawda, wojennej. I nawet przy tej korupcji, nawet przy tym, że Rosjanie nie są w stanie po prostu produkować wielu rzeczy samodzielnie, muszą je importować, to nie oznacza, że ten potencjał nie jest duży, on jest groźny w połączeniu z tymi właśnie dziwnymi ludźmi na Kremlu. Także no, trzeba gdzieś tu znaleźć złoty środek, ale to jest zadanie dla ludzi odpowiedzialnych i wydaje mi się, że idziemy, powiedzmy, we właściwym kierunku, nie mówię tylko o Polsce, ale również o całej Europie i całej wspólnocie transatlantyckiej. Tylko tak sobie teraz myślę, bo taki trochę optymizmu nalał pan w nasze serca, ale tego optymizmu... Tak pan chciał, panie redaktorze. Tego chciałem, tak, dziękuję bardzo, ale listopad tego roku będzie tak chyba decydujący pod wieloma względami, no bo pytanie, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, jak się ten nowy prezydent, stary, bo w zasadzie będzie prezydentem ktoś, kto już tym prezydentem na pewno był, będzie zachowywał. Stary to na pewno będzie. No. Tak. Jak się ten prezydent wobec Rosji będzie zachowywał i jak bardzo będzie prowokował Rosję. I to, co wracam do początku naszej rozmowy, to znaczy, jak bardzo będzie dało sygnał, że na wiele sobie Rosja może pozwolić i Rosja z tego carte blanche może korzystać. No i chyba tu należy się obawiać rzeczywiście tego listopada i tej niepewności, którą te wybory niosą ze sobą. No, biorąc pod uwagę zarówno wypowiedzi kandydata na prezydenta, ponownie, prawda, i jednak jego... No już pokazany w czasie poprzedniej kadencji takie dziwność, powiedzmy, poglądów, brak, powiedziałbym, jakiegoś entuzjazmu, delikatnie to nazwijmy, w ogóle do jakichś umów międzynarodowych, do sojuszy niestety, tak? Owszem, no są powody do obaw, one są niestety związane już nie tylko z samym kandydatem i jego wizją, powiedzmy, świata i roli Stanów Zjednoczonych w tym świecie, ale również no, poglądy Partii Republikańskiej, one dramatycznie skręciły w kierunku, który jest no, bardzo niepokojący. No, widzimy to na przykładzie no, już długofalowego, bo to już wiele miesięcy blokowania tej pomocy dla Ukrainy. Natomiast no, to jest trochę tak, no, nie możemy się zachowywać jak ktoś, kto został zahipnotyzowany przez jakiegoś węża, że tak się wyrażę. Tak? Po pierwsze, to nie wiadomo, no, na tym polega demokracja. No, nie wiadomo, kto wygra te wybory w Stanach. Się wiele jeszcze może zdarzyć. Gospodarka amerykańska to jest bardzo najważniejsze dla wyborców amerykańskich. Wcale nie ma się tak źle i być może tutaj, że tak powiem, obecny prezydent ma większe nawet szanse, zobaczymy. Różne wypowiedzi Trumpa, no jednak spotkamy się z dosyć taką bardzo negatywną reakcją, nawet w świecie, powiedzmy, biznesu, tak? To świat zewnętrzny zasadniczo nie ma wpływu na przebieg wyborów, no aczkolwiek są przecież wielkie grupy społeczne o różnych korzeniach, prawda, z naszego w tym regionu i tak się składa, że wiele z tych grup społecznych, mówię oczywiście o obywatelach amerykańskich, ale o korzeniach, nie wiem, polskich,
ukraińskich i tak dalej, no jest ich dosyć dużo w tych bardzo kluczowych stanach. No to już zobaczymy, jak oni będą głosować. Natomiast to na to powiedzmy nie mamy zazwyczaj wpływu, ale mamy wpływ na to, co my robimy tutaj w Europie i w innych krajach, bo nie pomijamy Kanady, bo Kanada ma też wiele do zrobienia. My musimy robić tak, doktryna Monarskiego, robić swoje, prawda? Przypominać naszym amerykańskim przyjaciołom, tym, którzy jakby czasem o tym zapominają, że uczestnictwo w sojuszu nie jest tylko korzystne dla Europy. Oczywiście, że jest korzystne dla Europy, ale jest też korzystne dla Stanów Zjednoczonych, tak? Bo lepiej być, to kiedyś tak w wystąpieniu parę lat temu w kongresie sekretarz generalny powiedział ładnie, że zaczyna się to powiedzmy od przyjaźni, no po prostu, że my myślimy o sobie jako przyjaciołach i w związku z tym nawet jak nie wiemy, nie zawiera się przyjaźni, bo za każdym razem zastanawiając się, a kiedy się ta przyjaźń może przyjać. Jak jesteśmy przyjaciółmi, to jak dojdzie do czegoś, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć, to możemy sobie pomóc. No tak było w przypadku właśnie 11 września, to jest bardzo ważne. Druga sprawa to jest wszystko to, co ma, nie zapominajmy o Chinach, w ogóle o Indo-Pacyfiku, Stany Zjednoczone mają określone też powiedzmy zadania i niejako priorytety dotyczące właśnie tamtego regionu. To jest sprawa, prawda, mówiąc operacyjnie, dwóch teatrów działań. I my tego nie możemy zmienić, nie możemy powiedzieć Waszyngtonowi, słuchajcie, zajmujcie się tylko Europą, prawda? No nie, tak to się nie da. A zajmowanie się jednocześnie, gdyby do czegoś nie daj Boże doszło, bardzo by utrudniło działania. W związku z powyższym jest cała masa rzeczy, którą można zrobić dzisiaj. Już wspomniałem oczywiście o tych wydatkach, bo one są podstawą, ale Europejczycy mogą w stosunkowo szybkim czasie podwyższyć zdolności, które odciążą niejako Amerykanów od zadań, które mają charakter powiedzmy globalny. Przykładowo, po zakończeniu zimnej wojny coraz mniej jest, że tak powiem, dostępnych na podstawie umów i innych, prawda, rozwiązań środków transportu, na przykład dużych samolotów cywilnych, które w razie czego w przypadku kryzysu mogłyby posłużyć do transportu wojsk, sprzętu i tak dalej. Dlaczego tego nie można odtworzyć, prawda? Te środki europejskie w Unii, które są dezygnowane, miejmy nadzieję, tego będzie więcej, przecież można wydawać na uzupełnienie pewnych luk, które są jakby kluczowe, które pozwolą na to, że Europejczycy w razie czego zajmą się takim czy innym zadaniem i nie Amerykanie. Więc innymi słowy, to są tylko przykłady. Ja mógłbym tu wiele o tym to rozwijać, ale sama idea jest w jakimś sensie nie tak skomplikowana. No mówię, róbmy swoje po to, aby, bo to jest w naszym interesie, ale również efekt tego będzie, to jest jak Amerykanie mówią, win-win. Pomożemy Ukrainie, będziemy mieli większe zdolności, pomożemy sobie i będzie to dodatkowy argument, który powinien przekonać większość rozsądnie myślących Amerykanów, że ten związek łączący bezpieczeństwa, kolektywnego bezpieczeństwa jest korzystny dla Amerykanów i nie rozbija budżetu amerykańskiego, a wręcz odwrotnie. No tak, no tylko niestety sytuacja w amerykańskiej polityce jest taka, że trzęsą nią ludzie, którzy są ten margines, który jest radykałami i nie myśli trzeźwo. Tego się niestety boimy. To oni dzisiaj na przykład głównie blokują tą pomoc dla Ukrainy, więc to trochę też... Ale to już problemy Amerykanów. Niech oni sobie sami je rozwiązują. Nie będziemy im tutaj też suflować, jak mają sobie poradzić z tym. W każdym razie, panie Robercie, dziękuję bardzo, że udało się tutaj trochę jednak przywrócić jakiś taki rozsądek w tym myśleniu o tym zagrożeniu rosyjskim, no bo mówię, ja mam takie wrażenie, że tak od 2 tygodni mniej więcej jakiejś takiej czarnej rozpaczy wszyscy są, że to już w zasadzie za chwilę się wydarzy, że ta wojna zaraz wybuchnie. Wiemy, że to się tak nie stanie. Jest wiele, o których mam zresztą mówił, okoliczności, które sprawiają, że możemy czuć się bezpiecznie. Tego się trzymamy. A moim państwa gościem był Robert Pszczel. Były dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, a obecnie współpracownik Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. I ja również się żegnam. Miłego dnia państwu życzę i do zobaczenia wkrótce.